extra schnell, als wäre sie geschoren. Angeborene bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była opylona. Denn wenn eine Frau dann ohne Haare ist, so lassen sie sich auch das Haar abschneiden. Bo jeśli kobieta byłaby bez włosów, to niech się też strzyże. Man merkt also, dass dieses Argument völliger Unfug ist. Widzimy, że ten argument jest absolutną głupotą, durą. Und trotzdem wird es manchmal angeführt. A jednak w chrześcijaństwie to słyszymy. Als ein Argument, die Haare sind die Bedeckung. Jako argument, że włosy są pokryciem. Doch darum geht es hier überhaupt nicht. Ale tu w ogóle o to nie chodzi. Es spricht von einem extra Zeichen der Macht. Jest mowa naprawdę o osobnym znaku leżącym na jej głowie. Ich möchte jetzt heute noch kurz etwas zu einem Vers sagen, zu Vers 12. I chciałbym dzisiaj jeszcze powiedzieć kilka krótkich myśli co do 11 i 12 wiersza. Also Vers 11 und 12. Więc 11 i 12 wiersz, der sehr schön eingeleitet wird, który w bardzo miły sposób jest rozpocznięty. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety, albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę. Dieses Wörtchen dennoch, ja, Vers 11, 1. Korinther 11, Vers 11. Dennoch ist weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. W niemieckim tłumaczeniu jest powiedziane, że w Panu kobieta bez mężczyzny jest, wie ist das, ohne den Mann, dennoch ist weder die Frau ohne den Mann. W niemieckim jest powiedziane, że w Panu niewiasta nie, jest tak jakby, nie jest bez mężczyzny, a mężczyzna nie jest bez kobiety. A tu jest powiedziane w polskim tłumaczeniu, że kobieta jest równie ważna dla mężczyzny. Po prostu oni należą do siebie. Bei uns steht, die Frau ist gleich wichtig wie der Mann. A wszakże mąż nie jest bez niewiasty, ani niewiasta nie jest bez męża w Panu. To jest bardziej to jest Vielleicht noch ein Vers dazu aus 1. Mose 1, Vers 27. Jeszcze jeden wiersz z pierwszej Mojżeszowej 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf ihn, Mann und Frau schuf sie. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Schöpfungsordnung Gottes. Więc z jednej strony mamy ten porządek w stworzeniu. Auf der anderen Seite haben wir auch die persönliche Seite. Ale z drugiej strony widzimy też tą osobistą stronę. Also wo man hier meinen könnte, die Schöpfungsordnung ist Gott, Christus, Mann, Frau. Tam, gdzie można by pomyśleć, że porządek jest Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta, setzt er sie in Vers 11 auf eine Ebene Mann und Frau. To jednak w 11 wierszu naszego rozdziału Bóg stawia ich na tym samym poziomie. Die Frau ist weder ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau im Herrn. Że mężczyzna nie jest bez kobiety, a kobieta nie jest bez mężczyzny. Das heißt, jeder hat eine einzelne Beziehung zu dem Herrn. To znaczy, każdy z nich ma osobistą relację z Panem. Und wir haben eine gemeinsame Beziehung untereinander zum Herrn. Ale mamy też wspólną relację z sobą w Panu. Also, auf der einen Seite haben wir die Schöpfungsordnung Gottes. Więc z jednej strony widzimy porządek w stworzeniu. Auf der anderen Seite haben wir in Vers 11 auch die Wertigkeit in den Augen Gottes. A z drugiej strony widzimy też wartościowanie, które Bóg daje. Und da werden Mann und Frau auf die gleiche Stufe gestellt. Jeśli chodzi o wartościowanie, to Bóg stawia ich na tym samym poziomie. Und dann wird noch einmal in Vers 12 was ganz Wichtiges betont. I w 12 wierszu podkreślona jest jeszcze inna ważna rzecz. Im Alten Testament haben wir gesehen, dass die Frau dem Mann zu Hilfe gegeben worden ist. W Starym Testamencie widzieliśmy, że Bóg dał mężczyznę kobiecie jako pomoc. In Vers 12 erfahren wir, dass die Frau eine absolute Notwendigkeit für den Mann ist. A w 12 wierszu tutaj, w naszym rozdziale, widzimy, że kobieta jest niezbędną koniecznością dla mężczyzny. Also auf der einen Seite haben wir gelernt, dass die Frau aus der Rippe des Mannes gemacht wurde. Więc z jednej strony nauczyliśmy się, że niewiasta została stworzona z żebra mężczyzny. Und das könnte ja etwas abwertend klingen, als wenn die Frau nur so ein Teil vom Mann ist. I to można przedstawić tak bezwartościowo, mówiąc, że to jest tylko z jakiejś tam części mężczyzny ona jest zrobiona. Und das sagt der erste Teil von Vers 12, so wie die Frau vom Mann ist. Ale ten 12 wiersz mówi, tak jak kobieta jest z mężczyzny, so ist auch der Mann durch die Frau. Tak też mężczyzna jest przez kobietę. Das erste ist die Schöpfung. Die Frau ist vom Mann. Eva war von Adam. Pierwsza strona tego wiersza pokazuje stworzenie, że niewiasta jest stworzona z męża. Aber jeder auf dieser Erde geborene Mann, ale każdy na tej ziemi urodzony mężczyzna ist durch eine Frau geboren. Jest urodzony przez kobietę. Und so setzt Gott sozusagen diese beiden Personen, Mann und Frau, auf eine Ebene. I tym samym Bóg stawia ich na tym samym poziomie. Also auf der einen Seite ist die Frau vom Mann in der Schöpfungsordnung. To znaczy, że z jednej strony mężczyzna albo kobieta jest z mężczyzny w stworzeniu. Auf der anderen Seite, da geht es jetzt um die natürliche Geburt. A z drugiej strony, jeśli chodzi o naturalny poród, ist jeder Mann durch eine Frau geboren. Każdy mężczyzna został urodzony przez kobietę. Und das zeigt den Wert, den Gott hier darstellt für die beiden Personen. I to pokazuje nam, jaką Bóg wartość kładzie względem każdej osoby. Und so endet er in Vers 12. I kończy w 12 wierszu tymi słowami, alles aber von Gott, że wszystko jest z Boga. Gott hat das alles so geplant. Bóg to tak zaplanował. Gott hat das alles so erschaffen. Bóg to tak stworzył. Und es spricht vollkommen so den Gedanken Gottes. To i tylko to w taki sposób odpowiada doskonale myślom Bożą. No, aber das Wesentliche ist, ale decydującą rzeczą jest to, dass wir es auch praktizieren, żebyśmy to urzeczywistniali. Das fragt der Apostel die Korinther hier. I Paweł zadaje Koryntianom właśnie to pytanie. Urteilt euch selbst. Sami oceniajcie to. Aber das werden wir uns, so Gott will, morgen angucken. Ale to jutro będziemy oglądali. Piękna Jezusie, będzie dziś. Niechaj będą oblaskiem Twym moje dni. O niego mocą swą zawsze kieruje mną. Yes. Dziękujemy. Umiłowany nasz Panie Jezu, tak, dziękujemy Tobie za to, że w tych czasach, kiedy jest takie wielkie pomieszanie, to właśnie Twoją słowo może być wykonywane. I tak dalej właśnie, abyśmy byli wykonawcami Twojego słowa, które dzisiaj słyszeliśmy. Tak, w tym głosach prosimy Cię o to, aby to też i właśnie było widać w tym codziennym życiu. Daj nam to w tej prostocie serc. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które tak szczegółowo Ty kazałeś zapisać. A i dzisiaj darowałeś temu bratu, że mógł nam jeszcze to bardziej przybliżyć, uzmysłowić. I daruj, aby to głęboko zapisało się w naszych sercach, w naszych umysłach, i abyśmy mogli to wprowadzić w czyn, i aby tą Twoją chwałę i osobę było widać w naszym życiu. Daruj nam tej mocy i Twojego błogosławieństwa. Amen. Amen. Panie Jezu, jaka jest to wielka radość, że tylko Ty znasz nasze serca. Ty potrafisz wglądać w nie i wkładać w nie Twoje słowo, aby mogło w Twoim czasie wykonywać swoją pracę. To jest dla nas wielka radość, że Ty to wszystko skompletowałeś i dałeś nam do rąk. Daj łaski, by każdy z nas potrafił to słowo zachować i potrafił je wykonywać. Byśmy byli rzeczywiście Twoim odbiciem każdego dnia, aby każdy dzień mógł nas przybliżać do Ciebie, do Twojej osoby. Tego tak bardzo pragniemy, Panie Jezu. Zbliżać się do Ciebie, poznawać Twoje serce i aby ten świat, który jest zgubiony, który idzie masami na zatracenie, aby mógł jeszcze widzieć tą prawdziwą wolność, tą prawdziwą sól, którą można jeszcze nasolić, aby ten obraz był widoczny. Panie Jezu, Ty przemawiałeś też do naszych serc, abyśmy byli tym obrazem, abyśmy mogli to uzewnętrznić i pokazać, kim Ty jesteś, że Ty tak wiele cierpiałeś i Twoje dzieło sprawiło wybawienie i odkupienie naszych dusz, ale też pragnie Twoje dzieło ratować tych, którzy wokoło nas żyją. Dlatego jeszcze raz polecamy Ci tych, którzy są w naszych rodzinach jeszcze nieodrodzeni, czy też naszych kolegów z pracy, czy to naszych sąsiadów, naszych bliskich. Tobie, Panie Jezu, polecamy i powierzamy. Amen. Amen. To jutro o 16 dni. Ich möchte noch kurz zwei Punkte anführen, dass Christus wirklich das Haupt eines jeden Mannes ist. Chciałbym poruszyć jeszcze te dwa aspekty, że Chrystus rzeczywiście jest głową każdego mężczyzny. Denn dafür gibt es erstens zwei Gründe. Ponieważ co do tego są dwa powody. Zweitens ist das sogar schon im Alten Testament angekündigt worden. A po drugie już w Starym Testamencie to było zapowiedziane. Ich fange mal mit der Stelle im Alten Testament an, aus dem ersten Chroniker. Zacznę z tym miejscem ze Starego Testamentu, w pierwszej Kronice. Oh, ist das nicht schön, ja. Eine Sekunde, Moment. 29, Vers 11. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, 11 wiersz. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht. Denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königreich und du bist über alles erhaben als Haupt. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Das heißt, hier haben wir schon eine Andeutung dafür, dass Jesus Christus einmal das Haupt über alles sein wird. Więc już tu mamy tą wskazówkę, że Chrystus będzie głową nad wszystko. Es ist interessant, dass hier der Ausdruck Jahwe oder Herr benutzt wird. Ciekawe jest, że tu jest używane to słowo Jahwe albo Ja. Und eben nicht als Gott in seiner Absolutheit. To znaczy nie jest przedstawiony Bóg w swej absolutnym znaczeniu. Sondern mehr darin, wie er sich den Menschen zugeneigt hat. Ale bardziej w tym znaczeniu, jak się pokazał i zwrócił do ludzi. Und deswegen haben wir zwei Gründe, warum Christus, ich sag mal, das Haupt ist. I tu widzimy dlatego ten powód, dlaczego Chrystus jest głową ludzi. Das eine ist aus dem Kolosserbrief. Pierwszy powód znajdujemy w liście do Kolosan. Zum Beispiel Kolosser 2, Vers 10. Kolosan, 2. rozdział, 10. wiersz. Und ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt jedes Fürstentums und jeder Gewalt ist. I macie pełnię w nim, on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Und in Epheser 1, Vers 22 wurde er gesagt, dass er das Haupt über alles der Versammlung gegeben ist. A w Efezjan 1, rozdział 22 wiersz powiedziane jest, że on sam został ustanowiony ponad wszystkim głową Kościoła. Das heißt, wenn Christus wirklich das Haupt über jedes Fürstentum, über jede Gewalt ist, ist er auch das Haupt über jeden Mann. Więc jeśli Chrystus jest głową nad wszelką zwierzchnością i mocą, to jest on też głową nad każdym mężczyzną. Ich denke hier besonders in seiner Seite als dieser ewige Schöpfer, der alles erschaffen hat. A szczególnie jeśli pokazany nam jest jako wielki Stwórca, który wszystko stworzył. Als der ewige Sohn Gottes, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Jako wieczny Syn Boży, w którym mieszka cała pełnia Boża. Aber es gibt noch einen Grund. Ale istnieje jeszcze drugi powód. Und das ist im 2. Petrusbrief. I ten znajdujemy w drugim liście Piotra. Und das ist 2. Petrus 2. Drugi list Piotra, 2. rozdział. Dort wird der Herr Jesus als der Gebieter bezeichnet. Tu przedstawiony nam jest Pan Jezus jako rozkazujący, der alles erkauft hat, który wszystko odkupił. Da wird hingelenkt auf sein Werk am Kreuz von Golgatha. Tu nasza uwaga zwrócona jest na jego dzieło, które on dokonał na krzyżu Golgoty. Das heißt ja nicht, dass er jeden erlöst oder errettet hat. Bo nie napisane jest, że on wszystkich wykupił lub zbawił. Errettet sind nur die Menschen, die auch mit ihrer Sündenschuld zu ihm gekommen sind. Bo zbawieni są tylko ci ludzie, którzy rzeczywiście przyszli do Pana Jezusa z wyznaniem grzechu. Aber aufgrund seines Werkes am Kreuz hat er alles und jeden Menschen erkauft. Ale na podstawie dzieła jego na krzyżu Golgoty wszystko i wszystkich wykupił. Als Schöpfer hatte er sowieso ein Anrecht daran. To znaczy nabył sobie prawo bytu wszystkiego, co i tak już posiadał jako Stwórca. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Grund, dass er ein Anrecht hat. Ale teraz nastał drugi powód, dlaczego ma prawo wszelkie posiadłości nad i wszystkiego. Das ist aufgrund seines Werkes am Kreuz von Golgatha. I to właśnie z powodu jego dzieła, którego dokonał na krzyżu Golgoty. Und wenn das für jeden Menschen gilt, jeśli to obowiązuje względem każdego człowieka, dann gilt es noch mehr für uns. To tym bardziej co do nas. Denn wir sind nicht nur erkauft, bo my nie tylko jesteśmy odkupieni, wir sind auch erlöst. Ale też i wybawieni. Also muss es völlig klar sein, dass Christus auch praktisch unser Haupt ist. Więc staje się jasne, że Chrystus też i w praktycznym postępowaniu zachowaniu jest naszą głową. In Vers 4 wird uns gesagt, dass jeder Mann, der betet oder weissagt. Teraz w 4. wierszu naszego rozdziału czytamy, że każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje. Das wird uns zuerst ein Vorrecht beschrieben. Więc w tym wierszu najpierw Pan przedstawia nam przywilej, który posiadamy. Nämlich, dass Männer beten oder weissagen dürfen. Mianowicie to, że mężczyźni mogą modlić się i prorokować. Und das gilt natürlich auch besonders wieder für die Gläubigen. I to szczególnie dotyczy oczywiście wierzących. Sind wir solche als Brüder, die beten? Czy my jako bracia jesteśmy rzeczywiście też tacy, którzy się modlą? Die auch in den Versammlungsstunden beten, którzy też modlą się w godzinach zgromadzenia. Oder liegt das meistens noch in den Gebetsstunden auf der Schulter von 2, 3 Brüdern? 3 godziny modlitewne przeważnie rozdzielają się pomiędzy tylko kilku braci, niewielu braci. Oder betet jeder, der in Gemeinschaft ist? Albo czy każdy modli się, który już jest w społeczności przy stole pańskim? Das ist erstmal ein Vorrecht, was erwähnt wird. Bo najpierw jest to przywilejem dla nas. Jesteśmy tacy, którzy z zasady są w stanie modlić i prorokować. Weissagen heißt natürlich nicht Dinge aus der Zukunft vorhersagen. A prorokować nie oznacza wypowiadać rzeczy dotyczące przyszłości. Das war auch nicht die Hauptaufgabe der Propheten damals. Bo to też nie było głównym zadaniem proroków tamtejszego czasu. Auch nicht der Propheten im Alten Testament. Też nie proroków Starego Testamentu. Natürlich sagten sie manchmal etwas Zukünftiges voraus. Oczywiście też i oni wypowiadali rzeczy czasu przyszłego. Aber das Hauptkennzeichen eines Propheten war, ale główną cechą proroka była taką, dass er Worte Gottes aus der Gegenwart Gottes an Menschen verkündete. Że on, słysząc słowa Boże, będąc w społeczności z Bogiem, te słowa wypowiadał bezpośrednio do ludzi. Das ist Weissagen. I to oznacza prorokować. Dass man wirklich Worte Gottes weitergibt, verkündet. Że przekazujemy słowa pochodzące od Boga. Die zur Ermunterung und zur Ermahnung sind. Słowa, które są ku pocieszeniu i ku napomnieniu. Also Worte aus der Gegenwart Gottes spricht. Man ist sozusagen das Sprachrohr Gottes. Więc to znaczy wypowiadać słowa pochodzące z bezpośredniej społeczności z Bogiem. Jesteśmy, można powiedzieć, takim mówcą Boga. A ponieważ prorokowanie jest czymś, co dzieje się w publiczności, es ist klar, dass es hier bei dem Beten sich auch um etwas handelt, was in der Öffentlichkeit passiert. To jasne jest, że jeśli tu jest mowa o modleniu się, też dotyczy to modlitwy publicznej. Es geht nicht um das stille, leise Gebet, was man vielleicht alleine führt. Nie chodzi o modlitwę, którą się wypowiada w osobistym życiu, po cichutku, którą nikt nie słyszy. Sondern noch einmal um das Gebet in der Öffentlichkeit. Ale o modlitwę, która wypowiadana jest w publiczności. Da wird uns hier ganz klar gesagt, i wyraźnie nam jest powiedziane tutaj, dass der Mann, der in dieser Situation betet oder weissagt, że mężczyzna, który w takiej sytuacji modli się lub prorokuje, nichts auf sein Haupt haben soll. Nie powinien w tej chwili być nakryty, mieć nakrytą głowę. Man muss sich die Frage stellen, warum. I teraz zadajemy sobie owszem to pytanie, dlaczego? Nun, es gibt 2 Gründe. Są 2 powody. Und ich will die Gründe jetzt schon mal vorwegnehmen, auch wenn wir sie gleich erst richtig verstehen werden. Chciałbym je naprzód już powiedzieć, nawet jeśli dopiero później będziemy je dogłębiej rozpatrywać. Denn der eine Grund ist, dass er ja nicht unbedingt Frau sein möchte. Pierwszy powód jest taki, mężczyzna czyni to, bo nie chce być kobietą. Wenn das Kennzeichen der Frauen soll sein, wenn sie laut beten, sollen sie etwas auf ihrem Haupt haben. Bo cechą niewiasty jest, że jeśli modli się na głos, powinna mieć nakrytą głowę. Wenn also der Mann auch etwas auf sein Haupt auftut, więc jeśli mężczyzna kładłby coś na swoją głowę, czyniąc to, zeigt er sozusagen nach außen, ich bin Frau. To zewnętrznie wyraża, przez co jestem niewiastą. Und das ist der eine Grund, warum die Männer nichts auf dem Haupt haben sollen, wenn sie laut beten. I to jest pierwszym powodem, dlaczego mężczyźni nie powinni mieć nakrytą głowę, modląc się na głos. Der zweite Grund ist, dass ihr Haupt ja Chrystus ist. Drugi powód jest ten, że ich głową, to znaczy głową mężczyzny, jest Chrystus. Wenn Sie also jetzt noch etwas auf ihr Haupt täten, więc jeśli kładliby jeszcze coś teraz na własną głowę, würden Sie damit zeigen, dass es noch eine weitere Autorität neben Christus für Sie gibt. Wyrażaliby przez to, że oprócz Chrystusa w ich życiu istnieje jeszcze inny autorytet. Denn dieses, was man auf das Haupt auftut, wird ja nachher als Macht oder als Zeichen oder als Gewalt beschrieben. Bo to, co się kładzie na głowę, później opisane jest jako pewna moc albo pewien autorytet w życiu. Das heißt, wenn der Mann mit einem bedeckten Haupt laut betet, więc jeśli mężczyzna modliłby się z nakrytą głową, zeigt er damit nach außen, dass er noch unter einer weiteren Macht steht. Wyrażałby, że oprócz Chrystusa stałby jeszcze pod dodatkowym autorytetem w swoim życiu. Er würde also etwas neben Christus stellen. Więc stawiałby jeszcze coś innego obok Chrystusa. Und da sagt hier der Heilige Geist, das ist völlig unmöglich. I tu Duch Święty wyraźnie mówi, to jest niemożliwe. Denn direkt über ihm steht als Haupt Christus. Bo w tym porządku stworzenia bezpośrednio nad nim jest pozycjonowany Chrystus. Es gibt also zwei Gründe, warum der Mann nichts auf seinem Haupt tragen soll. Więc dwa są powody, dlaczego mężczyzna nie powinien mieć nakrytą głowę. Jeszcze raz podkreślam, tu nie jest mowa o osobistej modlitwie. Jak ktoś na przykład jest w sytuacji jakiejś skrajnej, problematycznej, podbramkowej, ma kapelusz powiedzmy na głowie i musi się szybko pomodlić, jest to cichą modlitwą osobistą. Das ist natürlich völlig in Ordnung. To jest to zupełnie w porządku. Es gibt Berufe, da muss man den ganzen Tag einen Helm tragen. Są zawody, gdzie cały dzień muszę mieć na głowie hełm. Kannst du da nicht leise während der Zeit zu Gott beten? Czyż nie mógłbyś się w tym momencie po cichu pomodlić do Pana? Natürlich kannst du das. Oczywiście mógłbyś. Es geht hier um das laute Gebet, um das Weissagen vor anderen. Tu jest mowa o głośnej modlitwie, publicznej modlitwie w naszym rozdziale. Es geht so weit, dass es hier heißt, dass wer das tut, sein Haupt entehrt. Tak daleko to pouczenie sięga, mówiąc, że kto tak czyni, zniesławia głowę swoją, to znaczy Chrystusa. Nun sein Haupt ist natürlich nicht sein Kopf. Więc musimy zrozumieć, że jego głowa, jeśli tu jest mowa o jego głowie, to nie jest mowa o jego fizycznej głowie. Sein Haupt ist natürlich Christus. Ale o głowie tej, która jest w niebie, którą jest Chrystus. Das heißt, wenn also ein Mann mit einer Kopfbedeckung laut betet oder laut weissagt, entehrt er Christus. Więc jeśli mężczyzna na głos się modli, pokrywając głowę swoją, zniesławia bezpośrednio Chrystusa. Weil er erstens seine natürliche Stellung verlässt. Po pierwsze, bo opuszcza swoje naturalne stanowisko jako mężczyzna. Und zweitens etwas anderes neben Christus setzt. A po drugie, stawia coś innego w swoim życiu obok Chrystusa. Ähnlich ist es bei der Frau. Podobnie ma się w przypadku niewiasty. Wieder gibt es ein Vorrecht, dass die Frauen laut beten und weissagen dürfen. Znowu najpierw znajdujemy to, że mają też przywilej, że mogą się modlić i prorokować. Natürlich in der ihm zugewiesenen Rahmen. Ale pamiętajmy, w tym zakresie, którym Bóg im to pozwolił. Also nicht in den Versammlungsstunden. Więc nie w godzinach zgromadzenia. 1. Korinther 14. Przeczytajmy może ten wiersz. 1. Koryntian 14. Das nochmal lesen, Vers 34. 34 wiersz. Die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić. Damit ist völlig klar, dass es sich auf andere Bereiche bezieht. Więc jest jasne, że ten wiersz dotyczy innych zakresów naszego życia. Können Schwestern überhaupt weissagen? Czy siostry w ogóle są w stanie prorokować? Ja, natürlich. Owszem. Wir haben Beispiele dafür in der Apostelgeschichte. Znajdujemy przykłady na przykład w dziejach apostolskich. Das erste ist eine allgemeine Aussage in Apostelgeschichte 2. Pierwszy przykład to w drugim rozdziale dziejów apostolskich, taki ogólny przykład. Und zwar ein Zitat aus dem Propheten Joel. Zitat proroka Joela. Natürlich bezieht es sich auf das tausendjährige Reich endgültig. Oczywiście ten cytat nawiązuje najpierw do przyszłości, do tysiącletniego królestwa. Trotzdem heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 18. A jednak czytamy w drugim rozdziale 18 wierszu. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. Die zweite Stelle ist Apostelgeschichte 21. Drugie miejsce, Dzieje Apostolskie, 21 rozdział. In Vers 9. 9 wiersz. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, die weissagten. A miał on 4 córki, dziewice, które prorokowały. Sie schwiegen allerdings, als später der Prophet mit Namen Agabus kam. Ale później czytamy, że milczeli, kiedy przyszedł pośród nich prorok Agabus, który tam przemawiał. Wenn sich Apostelgeschichte 21 anguckt, der merkt, kto bliżej przyjrzy się w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich, es ist Weissagen in einem bestimmten Bereich. To zauważy, że prorokowali w pewnym im danym zakresie. Das heißt, die Schwestern haben das gleiche Vorrecht wie die Brüder auch. Więc siostry mają ten sam przywilej jak i bracia. Sie dürfen laut beten und sie dürfen laut weissagen. Mogą na głos modlić się, na głos prorokować. Allerdings nicht an genau den gleichen Orten und in genau den gleichen Umständen. Ale nie w tych samych miejscach i okolicznościach jak i mężczyzna. Trotzdem besitzen sie auch dieses Vorrecht. A jednak posiadają ten sam przywilej. Aber dann sagt Gott, ale dalej Bóg mówi, mit bedecktem Haupt. Mają czynić to, jeśli czynią nakrytą głową. Also genau umgekehrt als beim Mann. Więc dokładnie na odwrót, jak w przypadku mężczyzny. Man kann sich die Frage stellen, wann können denn Schwestern dann überhaupt laut beten? I teraz owszem nastaje to pytanie, kiedy siostry mogą modlić się na głos? Nun, wenn Schwestern unter sich zusammen sind. Więc na przykład, jeśli siostry są między siostrami. Und auch Schwestern können sich zum gemeinsamen Gebet treffen. I też i siostry mogą spotykać się ku wspólnej modlitwie, nie tylko bracia. Wo dann auch sicher laut gebetet wird. Gdzie na pewno każda z sióstr modliłaby się na głos. Aber sagt Gott, dann bitte mit Kopftuch. Ale Bóg mówi w tym przypadku z nakrytą głową. Oder im Haus, wenn Kinder da sind. Albo na przykład w domu, kiedy są obecne dzieci. Wenn laut gebetet wird, vielleicht vor dem Essen. Kiedy mama, jak nie ma taty, modli się na głos przed jedzeniem. Oder abends, wenn die Kinder ins Bett gebracht werden. Albo kiedy wieczorem mama prowadzi dzieci do łóżka. Natürlich sagt Gott, soll man laut beten, aber dann bitte mit Kopftuch. I Bóg wtedy mówi, owszem, bo powinniście się modlić na głos, ale z nakrytą głową. Oder was ist in der Ehe, wenn Mann und Frau zusammen beten? Albo jak ma się to w przypadku małżeństwa, kiedy mąż i żona razem się modlą. Wo die Frau vielleicht laut betet. Może też siostra pomodli się na głos. Ich denke, sie kann das tun, aber mit Kopftuch sagt hier diese Stelle. Ja osobiście myślę, że może to uczynić w tym przypadku, ale z nakrytą głową. Und es mögen auch viele weitere Bereiche geben. I może jest jeszcze wielu innych zakresów życia. Aber Gott sagt, sie soll dann ihr Haupt bedecken. Ale Słowo Boże uczy nas, że w tych przypadkach ma nakrywać głowę swoją. Denn wenn sie es mit unbedecktem Haupt tut, entehrt sie ihr Haupt. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, 6 wiersz, es ist das gleiche, Moment, 5 wiersz, więc jeśli nie nakrywa głowę, hańbi głowę swoją. Es ist der gleiche Ausdruck wie vorher bei dem Mann, wenn er mit bedecktem Haupt betet. To słowo głowa jest to samo słowo jak w przypadku mężczyzny. Das heißt, wenn sie mit unbedecktem Haupt betet, entehrt sie Christus. Więc jeśli ona modli się z nienakrytą głową, też zniesławia Chrystusa. Und wieder können wir die Frage stellen, warum? Znowu zadajemy pytanie, dlaczego? Und wieder kriegen wir die Antwort hier in diesem Kapitel, in diesen Versen. I znowu otrzymujemy tą samą odpowiedź w tych wierszach. Sie tut nämlich dann so, als wäre sie ein Mann, obwohl sie keiner ist. Bo, nie nakrywając głowę swoją, udaje, jakoby była mężem, mężczyzną, a nie jest. Wir merken, dass Gott möchte, dass wir in der Schöpfungsordnung bleiben, wo Gott uns hingestellt hat. Więc zauważamy, że Bóg chce, abyśmy zawsze, obojętnie gdzie stoimy i kiedy żyjemy, pozostawali w porządku, który Bóg włożył w stworzenie. Dass das heute alles über den Haufen geworfen wird. Że dzisiaj niestety wierzący i niewierzący obracają to wszystko do góry nogami. Eine schreckliche List des Teufels. Jest bardzo straszną pokusą szatana. Und der Höhepunkt ist sicherlich die heutige Genderbewegung. A punktem kulminacyjnym tego wszystkiego jest dzisiejszy ruch, po prostu obracanie roli płci pojedynczej, wo keiner mehr so richtig weiß, was er wirklich ist. Gdzie nikt właściwie już nie wie, kim naprawdę jest, albo jakie ma obowiązki zadania. Wirft die ganze Schöpfungsordnung Gottes über den Haufen. Po prostu cały porządek, który Bóg ku dobremu włożył w stworzenie, został obrócony i przemieszany do góry nogami. Und der Folge ist, dass Segen Gottes zurückgehalten wird. I skutek tego jest, że błogosławieństwo Boże jest wykluczane z życia. Und ich wiederhole das noch einmal, weil das so wichtig ist. I chciałbym to powtórzyć jeszcze raz, bo to jest tak istotne. Das gilt auch für die christliche Familie. To obowiązuje też w chrześcijańskiej rodzinie. Ja, wir müssen unheimlich aufpassen, dass wir bei diesem Zeitgeist nicht mitmachen, der heutzutage da ist. My musimy naprawdę uważać, że nie będziemy zarażeni tym duchem dzisiejszego czasu. Gott sagt ganz klar, es gibt Männer und es gibt Frauen. Bóg wyraźnie mówi, że są mężczyźni i są kobiety. In der Schöpfungsordnung gibt es verschiedene Ordnungen. I w tym porządku, który Bóg włożył w stworzenie, są różne porządki i zadania. Und es ist zum Segen für jede Familie, wenn diese Dinge eingehalten werden. Jeśli te rzeczy przestrzegamy, jest to ku błogosławieństwu każdej rodzinie. Gott sagt am Ende von Vers 5, das ist genau das gleiche, als wenn sie geschoren wäre. Słowo Boże tak daleko sięga, że mówi pod koniec 5 wiersza, że czyniąc to, byłoby to to samo, jeśli by się ogoliła. Vielleicht nochmal 2 Verse aus dem Alten Testament, zuerst aus 1. Chroniker 19. Jeszcze 2 wiersze Starego Testamentu, pierwsza księga Kronik, 19 rozdział. I Verse 4 und 5. 4 i 5 wiersz. Lest das mal eben. Da nahm Hanun die Knechte David und ließ sie scheren und ihre Oberkleider zur Hälfte abschneiden bis ans Gesäß. Und er entließ sie. Und man ging und berichtete David wegen der Männer. Da sandte er ihnen Boten entgegen, denn die Männer schämten sich sehr. To też Hanun kazał pojmać sługi Dawida, ogolić ich, obciąć im szaty do połowy aż do pośladków i odprawić ich. I oni poszli, a Dawidowi doniesiono o tych mężach. Wysłał więc Dawid na ich spotkanie, gdyż mężowie ci byli bardzo zhańbieni, albo wstydzili się, jest napisane w innym tłumaczeniu. Und dann vielleicht noch eine Stelle aus Micha 1. Jeszcze z Micheasza, Vers 16. Pierwszy rozdział. Mache dich kahl und schere dich um der Kinder deiner Wonne willen. Mache deine Glatze breit wie die des Geiers, denn sie sind von dir weggeführt. To jest strona 990. Czytamy tam: ostrzyż się dogoła, Syjonie, w żałobie nad ukochanymi swoimi dziećmi. Zrób sobie łysinę jak ustępa szeroką, gdyż zabiorą ci je do niewoli. Das heißt, diese beiden Stellen zeigen uns, dass dieses Abschneiden von Haaren ein Kennzeichen ist von Schande, von äußerer, sichtbarer Schande. Te słowa wyraźnie nam pokazują, że obcinanie włosów to jest oznaką hańby, zewnętrznej hańby. Das heißt, was hier Gott in 1. Korinther 11, Vers 5 sagt, ist folgendes. Więc to, co Bóg tu w 1. Koryntian 11 mówi, oznacza to. Wenn eine Frau unbedeckt laut betet, jeśli żona, niewiasta niepokrytą głową modli się und damit sozusagen die Stellung des Mannes vor Gott einnehmen möchte, przez to zajmuje pozycję, jaką Bóg dał mężowi, dann soll sie es auch äußerlich zeigen, indem sie geschoren wird. To niech pokaże to wszystkim i obcina sobie kompletnie włosy. Das heißt, hier geht es tatsächlich darum, dass Gott hier darauf andeutet, dass unsere äußere Wandel mit unserem inneren Herzenszustand übereinstimmen muss. Więc wyraźnie na to, że nasze wewnętrzne postępowanie musi zgadzać się z naszym wewnętrznym usposobieniem. Und das ist das, was ich zu Beginn sagte, das Innere und das Äußere gehen Hand in Hand. I to jest to, co na początku powiedziałem, że zewnętrzna strona i wewnętrzna są ściśle ze sobą związane. I nikt nie może powiedzieć ten tak popularny dzisiejszy argument, że mogę żyć jak chcę, najważniejsze przecież jest serce. Bo jeśli w moim sercu jest w porządku, to nie będę chodził byle jak. Sondern richte mich nach dem, was das Wort Gottes sagt. Bo będę się orientował według tego, co Słowo Boże mi naucza. Mir fällt gerade der zweite Johannesbrief ein. Przypominam sobie drugi list Jana. Ich glaube, Kapitel 10 oder 11. Da heißt es, wenn jemand, Vers 10, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. 10. wiersz, drugi list Jana. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie, kto bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Das heißt, eine rein äußere Sache wie das Begrüßen. Więc Bóg mówi przez te słowa, że czysto zewnętrzny akt, jak podawanie sobie ręki albo pozdrawianie kogoś jest równomiernie z tym, że osoba czyniąc to łączy się z wewnętrznym usposobieniem tej osoby, która przynosi jakąś tam naukę. Ob man will oder nicht. Czy chcesz, czy nie chcesz. Das heißt, die äußeren Dinge und die inneren Dinge gehen Hand in Hand. Więc oznacza to, że zewnętrzne cechy i wewnętrzne są ściśle ze sobą związane. Und so sagt der Apostel Paulus später, seid nicht gleichförmig dieser Welt. I z tego powodu Paweł mówi, nie bądźcie podobni do świata tego. Und da geht es auch um den äußeren Wandel. I to absolutnie łączy się też i dotyczy naszego zewnętrznego człowieka i życia. Und das ist das, was eben auch Vers 5 sagt. To jest to, co też tutaj 5. wiersz mówi w 1 Koryntian. Dann kann sie sich auch direkt die Haare ganz abschneiden lassen. Bóg chce, żebyśmy byli szczerzy. Jeśli tak jest, to niech sobie obcina całkowicie włosy. Denn wenn eine Frau nicht bedeckt ist, so lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Bo jeśli niewiasta nie ma pokrytą głowę w takich przypadkach, to niech ogoli się. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, ale jeśli niewiasta odczuwa to, że jest to dla nią hańbą, czyli tak, dass das Haar abgeschnitten und sie geschoren werde, so lasst sie sich bedecken. Że hańbą jest ogolić się, to niech tak samo pokrywa sobie głowę, modląc się na głos. Der Apostel Paulus benutzt den Ausdruck schändlich nicht sehr häufig. Paweł niezbyt często używa to określenie hańbę, aber er benutzt sie auf alle Fälle noch einmal in Römer 1. Ale z pewnością używa to słowo jeszcze raz w Rzymian 1. rozdział. Ich habe eben schon gezeigt, was das bedeutet, dass er den Ausdruck Überlieferung in Vers 2 benutzt. Już przed chwilą na początku pokazałem, co to oznacza, gdy Paweł używa jakieś słowo, na przykład przekazanie. Nämlich, dass er im Endeffekt diese Verse hier auf die gleiche Ebene stellt, wie die Belehrung über das Brechen des Brotes und die Auferstehung. Mianowicie w tym przypadku, z tym przykazaniem, że Bóg stawia ten temat na tym samym poziomie, jak temat łamania chleba. So haben wir den Ausdruck schändlich in Römer 1. Więc jeśli ten przykład porównamy teraz na inną sytuację i porównamy to słowo hańbę, które znajdujemy w Rzymian 1, in Bezug auf eine schreckliche Sünde, to tam jest mowa o bardzo okropnym, ohydnym grzechu. Deswegen hat Gott sie, Vers 26, deswegen hat Gott sie hingegeben in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem Widernatürlichen vertauscht, als auch ebenso die Männer. 26 wiersz. Dlatego wydał ich Bóg na łuk sromotnych namiętności, albo hańbiących namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim, rządzą mężczyźni z mężczyznami. Das heißt, diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen, Frau-Frau, und Mann-Mann sind eine schreckliche Sünde in den Augen Gottes. Więc Bóg w tym przypadku używa to słowo też hańbą mianowicie w przypadku, kiedy mówi o związku pomiędzy tej samej płci i mówi, że jest to hańbą. Auch wenn das heute fast als normal bezeichnet wird. Nawet jeśli społeczeństwo mówi, że to jest normalne, aber Gott bezeichnet das als schändlich. To Bóg mówi, że jest to hańbą. Und so bezeichnet Gott das als schändlich, wenn eine Frau unbedeckt laut vor anderen zu Gott betet. I tak samo Bóg używa to słowo w przypadku, kiedy gwiazda modli się na głos publicznie niepokrytą głową. Też używa to słowa hańba. Wir hätten das wahrscheinlich so nie genannt. Może byśmy sami to nigdy tak nie nazwali. Aber es ist das hier so, wie Gott es sieht. Ale tak Bóg to widzi. Wie Gott es in seiner Schöpfungsordnung sieht. Jak Bóg to postanowił w stworzeniu i porządku stworzenia. Aber es zwei völlig verschiedene Dinge sind, Römer 1 und 1. Korinther 11. Nawet jeśli tematy poruszone w Rzymian 1 i tu w Koryntian 11 są zupełnie różnymi tematami, trotzdem benutzt Gott die gleiche Beschreibung. To nauczyliśmy się to, że jak Bóg używa to samo słowo, to jest to ten sam poziom. Es ist schändlich in seinen Augen. Jest to hańbą w oczach Jego. Es geht hier also nicht um irgendwelche Kleinigkeiten. Więc nie są to błahostki, o których tu mówimy, sondern es geht um Dinge, die in den Augen Gottes sehr, sehr wichtig sind. Ale są to rzeczy, które w oczach Bożych są bardzo istotne. Also sagt Gott einfach am Ende dieses Verses, so lass sie sich bedecken. I z tego powodu Bóg mówi, więc jeśli tak chce czynić, to niech się ogoli całkowicie. Jetzt gibt Gott uns im Endeffekt noch drei weitere Gründe an, warum ihm das so wichtig ist, dass der Mann unbedeckt und die Frau bedeckt zu Gott betet. I teraz Bóg podaje kolejne powody, dlaczego dla niego jest to takie ważne, żeby mężczyzna miał niepokrytą głowę, a kobieta pokrytą głowę. Ich meine allein, dass Gott 11 Verse für die Begründung benutzt. Już sam ten fakt, że Bóg używa 11 wierszy, żeby wyjaśnić ten temat, pokazuje nam, jak ważne jest to w Jego oczach, bo mógłby to określić jednym wierszem, prawda? A czy my mamy prawo powiedzieć, że to, co dla Boga jest ważne, jest dla nas nieważne? Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Skutki takiego myślenia widzimy w dzisiejszej Europie. Und es heißt weiter, der Mann soll sich bedecken, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist. Czytamy dalej, że mężczyzna powinien się pokrywać, ponieważ jest odbiciem Bożej chwały. So Bild und Herrlichkeit ist nicht das gleiche. Obrazem i odbiciem chwały nie jest tą samą rzeczą. Bild bedeutet immer, dass man ein Wesen einer Person zum Ausdruck bringt. Obraz znaczy, że obrazuje się wyraz, istotę pewnej osoby. Also es ist die Darstellung einer Person. Jest to przedstawianie, pokazanie pewnej albo cechy pewnej osoby. Ich könnte euch ein Bild von meiner Frau zeigen. Mógłbym wam pokazać zdjęcie mojej żony. Dann könnt ihr sehen, wie sie aussieht. Zobaczyliście, jak wygląda. Aber es ist natürlich nicht meine Frau. Leidenschaftlich jetzt. Ale to zdjęcie to nie moja żona. Es ist eben nur ein Bild. To jest tylko zdjęcie. Und genauso sollen wir ein Bild von Christus sein. I w takim znaczeniu mamy być obrazem Chrystusa. Und jetzt merken wir, wie groß die Verantwortung ist, die hier an den Mann ausgesprochen wird. I tym samym zauważamy, jak wielka jest odpowiedzialność, która kieruje się względem mężczyzn. Noch einmal, wer das Foto von meiner Frau sieht, der weiß, wie meine Frau aussieht. Jeszcze raz ten przykład. Kto widzi zdjęcie mojej żony, wie, jak wygląda żona moja. Wer dich und wer mich sieht, a kto widzi ciebie lub mnie, weiß er, wie Christus aussieht? Czy wie, jak wygląda Chrystus? Sind wir wirklich ein Bild, wie es hier heißt? Gottes Bild, ein Bild von Christus? Czy naprawdę jesteśmy obrazem Boga lub Chrystusa? Stellen wir Christus wirklich in unserem Leben dar? Czy naprawdę przedstawiamy Chrystusa w życiu naszym codziennym? Das ist schon eine ganz ernste Frage, glaube ich. Myślę, że jest to naprawdę poważnym pytaniem, die sich jeder Bruder hier stellen muss. Które każdy brat powinien sobie zadać. Frage ich mich selbst auch, bin ich wirklich ein Bild Christi? I ja sam sobie zadaję to pytanie, czy jestem obrazem Chrystusa? Das heißt, wer mich sieht, hat etwas, wer mein Wesen, mein Verhalten sieht, hat etwas von Christus gesehen. Że jeśli ktoś oglądał coś z mojego zachowania, z moich cech, czy widział w tym Pana Jezusa? Thessalonicher waren das damals, weil 1. Thessalonicher 1. W przypadku Thessaloniczan tak było. Der Apostel Paulus sagt, ich brauche gar nicht mehr in Mazedonien, Achaia zu evangelisieren. Paweł mówił, że w ogóle już nie musiał ewangelizować w Macedonii lub Achai. Völlig unnötig. To było zupełnie niekonieczne. Weil euer ganzer Glaube in dieser Gegend ausgegangen ist. Bo wiara wasza rozpowszechniła się po całym świecie, w całym tym rejonie. Das innerhalb von wenigen Monaten. Że tylko w krótkim czasie, niewielu miesięcy. Ja, der erste Thessalonicher Brief, der wurde im Endeffekt wenige Monate, nachdem die Leute zum Glauben gekommen sind, von Paulus geschrieben. Bo ten list do Thessaloniczan został napisany tylko kilka miesięcy po jego działaniu tam, to znaczy po tym czasie, kiedy się nawrócili osoby w tym mieście. So ein Zeugnis waren die dort. A pomimo tego krótkiego czasu byli tak ogromnym świadectwem. Paulus, ich brauche gar nichts mehr zu machen. Ihr habt schon so von Christus gekreuzigt. War so ein Bild von ihm. Paweł musiał mówić, ja już nigdzie nie muszę tam ewangelizować, wy jesteście takim świadectwem Chrystusa w tym miejscu. War der Apostel Paulus übrigens selbst auch. Ale Paweł sam osobiście w swoim otoczeniu też był takim świadectwem. Denn der Apostel Paulus sagt den Thessalonichern, ihr wisst nicht, was wir unter euch gesagt haben, sondern was wir unter euch waren. Bo Paweł sam pisał do nich, że nie to, że wy wiecie, co my wśród was mówiliśmy, tylko wy wiecie, kim byliśmy wśród was. Chciałbym na chwilkę trochę odejść od tematu, bo jest to jednak ważna myśl. Was war das große Thema, was der Apostel Paulus vor den Thessalonichern hatte in Thessalonik? Jakim był tym ważnym tematem, który Paweł przedstawił przed Thessaloniczanom? Es war der leidende Christus. Temat, który miał, to był cierpiący Chrystus. Das heißt, an drei Sabbaten, wenigstens an drei Sabbaten, stand der Apostel Paulus dort in der Synagoge und erzählte ihnen etwas von dem leidenden Christus. Paweł przebywał wśród nich 3 sabaty i w tych 3 sabatach mówił do nich o cierpiącym Chrystusie. Und jetzt kommt das Entscheidende. I teraz nadchodzi decydująca myśl. Paulus sagte, ihr wisst, was wir unter euch waren. Bo Paweł mówi do nich, wy wiecie, kim byliśmy wśród was. Was waren sie denn vor ihnen? Więc kim byli wśród nich, przed nimi? Pass auf, sie waren die leidenden Diener. Oni byli cierpiącymi sługami. Ja, versteht ihr, was ich meine? Da spricht der leidende Diener von dem leidenden Diener Christus. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mówi cierpiący sługa o cierpiącym w Chrystusie. Wieso waren sie leidende Diener? Dlaczego byli cierpiącymi sługami? Ja, weil sie 3 Tage vorher ausgepeitscht worden sind in Apostelgeschichte 16. Z tego powodu, że 3 dni przed ich odwiedzinami byli biczowani przez mieszkańców tego miasta. Und es muss niemand meinen, dass man nach 3 Tagen nicht diese Spuren des Auspeitschens noch sah. I nikt nie musi myśleć, że już nie było nic widoczne na ich ciele po 3 dniach. Da standen also wirklich die leidenden Diener vor den Thessalonichern und verkündigten ihnen den leidenden Christus. Więc przed Thessaloniczanami stali cierpiący słudzy. Das heißt, ihr Wand und ihre Botschaft waren in völliger Harmonie. To znaczy, ich słowa i życie były zupełnie zgodne. Sie waren Nachahmer dieses leidenden Christus. Oni byli naprawdę naśladowcami tego cierpiącego Chrystusa. Sie waren ein Bild dieses Christus. Oni byli obrazem tego Chrystusa. Und genau das ist das, wenn es hier heißt, dass er Gottes Bild ist. I dokładnie to właśnie mają na myśli te słowa tu w naszym rozdziale, że jest obrazem Chrystusa, mężczyzna. To nie znaczy, że teraz mamy iść na ulicę i pozwolić się zdać, no, pozwolić ludziom, żeby nas biczowali. Ale oznacza to, że musimy w naszym życiu też pokazać coś z cech Chrystusa. Jeszcze ostatnie miejsce co do tego tematu z Pieśni nad Pieśniami. Jest to naprawdę bardzo wzniosłe miejsce. Und zwar, Kapitel 2, Vers 3. Drugi rozdział, 3. wiersz. wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. Das heißt, die Braut ist hier ein Bild eines Gläubigen. To znaczy, oblubienica jest obrazem wierzącego. Sie ist ja nicht ein Bild von der Versammlung hier im Hohelied, sondern ein Bild von jedem einzelnen Gläubigen. Bo przecież nie jest on, albo ona obrazem gromadzenia tu pieśni nad pieśniami, tylko każdego wierzącego. Und was hat die gemacht? A co ta oblubienica czyniła? Sie hat sich unter einen Apfelbaum gesetzt. Usiadła pod jabłonią. Und dieser Apfelbaum ist ein Bild von ihrem Geliebten, von Christus. A ta jabłoń jest obrazem Chrystusa, tego jej umiłowanego. Und was hat sie am Ende von Vers 3 gemacht? A co uczyniła pod koniec 3 wiersza? Ja, die hat die Frucht dieses Apfelbaumes gegessen. Jadła z owocu tej jabłoni. Also, die hat die Äpfel gegessen. Więc jadła jabłka. Die hat sozusagen Christus als Speise auf sich aufgenommen. Można obrazowo mówiąc, zjadła jako pokarm Chrystusa. Ja, das versteht bis jetzt jeder. Myślę, że każdy z nas to rozumie. I teraz przejdźmy do 7 rozdziału tej księgi i nauczmy się coś o skutkach tego zjedzenia. Bo to, co tu w 9 wierszu teraz czytamy, jest to, co Chrystus mówi, ten oblubieniec. On na końcu o swojej oblubienicy mówi: Der Duft deiner Nase ist wie Äpfel. A tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek. Ist eigentlich total einfach, oder? To bardzo proste, prawda? Die Frau hat sich unter den Apfelbaum gesetzt, war in der Gemeinschaft von Christus. A niewiasta siedziała pod jabłonią, to znaczy była w społeczności z Chrystusem. Christus war ihre Speise. Chrystus był jej pokarmem. Anschließend roch sie nach Christus. I jako skutek było po nim czuć, że była wypełniona Chrystusem. Deshalb ich rieche nach dem, was meine Speise ist. Więc po mnie czuć to, czym się odżywiam. Ist meine Speise die Welt, rieche ich nach der Welt. Jeśli moim pokarmem jest ten świat, to śmierdzę tym światem. Ist meine Speise das Wort Gottes oder Christus? Jeśli moim pokarmem jest Bóg albo Słowo Boże lub Chrystus, dann trage ich den Geruch Christi an mir. To po mnie czuć Chrystusa, zapach Chrystusa. Dann bin ich sozusagen Gottes Bild, das Bild von Christus. Jestem obrazem Bożym Chrystusa. Und ein Zeugnis in dieser Welt. I tym samym świadectwo w tym świecie. Aber er ist nicht nur Gottes Bild, sondern er ist eben auch Gottes Herrlichkeit. I wracając teraz do naszego rozdziału, widzimy, że mężczyzna jest nie tylko obrazem, ale też i odbiciem chwały Jego. Das Bild spricht von Darstellen. Więc obraz mówi o pewnym przedstawieniu kogoś. Die Herrlichkeit spricht von Ausstrahlen. Ale chwała mówi o takim wyświetleniu czegoś. Und genau das ist das, was ich versucht habe mit dem Beispiel aus Hohelied zu zeigen. I dokładnie to jest to, co chciałem pokazać wam za pomocą tego przekładu z pieśni nad pieśniami. Das heißt, der Mann soll sein Haupt nicht bedecken. Więc mężczyzna nie powinien nakrywać głowy swoją, weil er Gottes Bild und Gottes Herrlichkeit. Ponieważ jest obrazem i odbiciem chwały. Man merkt, die Ermahnung an die Männer ist genauso schwer wie die Ermahnung an die Frauen. Więc widzimy, że napomnienie zwracające się do mężczyzn jest co najmniej takie same trudne jak do niewiast. Sind wir als Männer wirklich praktisch Gottes Bild und Gottes Herrlichkeit? Bo nastaje pytanie, czy my naprawdę jako mężczyźni jesteśmy praktycznie obrazem i odbiciem Jego chwały? Schon eine ernste Ermahnung. Jest to naprawdę poważne napomnienie. Die Frau ist des Mannes Herrlichkeit. Ale o niewieście jest powiedziane, że jest chwałą mężczyzny. Man merkt, wie sorgfältig hier die Beweisführung geführt wird. Widzimy, że Bóg w tym słowie bardzo solidnie i rzetelnie podaje dowody swojej argumentacji. Die Frau, die ist nicht das Bild des Mannes. Niewiasta nie jest obrazem męża jej, albo mężczyzny. Das heißt, sie soll den Mann nicht darstellen in ihrem Leben. To znaczy, że nie ma pokazywać mężczyzny w życiu jej. Dann könnte sie ja auch ohne Kopftuch beten. Bo wtedy mogłaby się modlić przecież bez nakrycia. Und darum heißt es hier eben nicht, dass sie das Bild des Mannes ist. I dlatego w jej przypadku nie jest mowa o tym, że ona jest obrazem mężczyzny. Aber sie ist des Mannes Herrlichkeit. Ale jest jego chwałą. Das heißt, sie soll im Endeffekt etwas nach außen hin ausstrahlen davon. To znaczy, że ma zewnętrznie wyświetlać coś, nie coś tego. Und das ist eben etwas, ja, ich sag mal, auch ein ganz wichtiger praktischer Punkt. I to jest bardzo praktyczny, ważny aspekt. Sie soll also das Wesen des Mannes ausstrahlen. Ona przez swoje postępowanie ma odzwierciedlać istotę męża. Ich richte mich nochmal an Verheiratete. Jeszcze raz teraz konkretnie zwracam się do ożenionych. Das ist wirklich so, dass die Frauen die Verantwortung verstehen, dass sie etwas von der Herrlichkeit des Mannes ausstrahlen sollen. Zadaję to pytanie, czy siostry naprawdę rozumieją to, że odzwierciedlają chwałę mężów? Weil wenn die große Verantwortung des Ehemannes ist, dass das Bild Christi auch in der Ehe darstellen soll, bo jeśli wielką odpowiedzialnością mężczyzny jest odzwierciedlać chwałę Chrystusa i być obrazem Jego, wie oft versagen wir darin täglich, a jak często zawodzimy do tego, dann ist es die Verantwortung der Ehefrau, to jest to odpowiedzialnością żony, dass sie ihrem Mann auch kein Hindernis ist, że nie powinna być mu przeszkodą. Wie viele Brüder gibt es, die sich vielleicht auch in den Versammlungsstunden gar nicht beteiligen können? Bo ilu mężów jest, którzy nie są w stanie udzielać się w godzinach zgromadzenia? Weil einer von den beiden in der Ehe die entsprechende Stellung nicht praktiziert hat. Bo jeden z dwóch członków tego małżeństwa nie zajmuje swojego miejsca według tych myśli, które tu są wymienione. Wenn wir das praktizieren, stehen wir in dem vollkommenen Genuss des Segens Gottes. Jeśli będziemy to stosowali, to tylko wtedy będzie udziałem naszym błogosławieństwo Boże. Es kommt ja auch ein weiterer wichtiger Punkt in Vers 9 und in Vers 8 und in Vers 9. Dodany jest kolejny ważny aspekt w 8 i 9 wierszu. Und jetzt geht Gott zurück auf 1. Mose 2. I teraz Bóg wraca do pierwszej księgi Mojżeszowej, 2 rozdział. Und sagt, in 1. Mose 2 gibt es jetzt zwei ganz wichtige Punkte. Mówi, że w pierwszej Mojżeszowej 2 rozdział wymienione są dwa bardzo ważne rzeczy. Das eine ist die Reihenfolge, wie Gott erschuf. Pierwsza ważna rzecz jest kolejność, w której Bóg stworzył coś. Und das zweite ist die Frage, warum Gott erschuf. A drugą rzeczą jest pytanie, dlaczego Bóg coś stworzył. Gehen wir mal nach 1. Mose 2. Przejdźmy do pierwszej Mojżeszowej, 2 rozdział. Erste Mose 2, Vers 18. 2 rozdział, 18 wiersz. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Das bedeutet, dass Gott jetzt zuerst den Mann erschaffen hat. To znaczy, że Bóg stworzył najpierw mężczyznę. Und anschließend die Frau. A później niewiastę. Das ist die Reihenfolge in der Schöpfung. Taka jest kolejność w stworzeniu. Der zweite Punkt ist dann, a drugi aspekt jest ten, dass Gott nicht den Mann als Hilfe für die Frau gemacht hat, że Bóg nie stworzył mężczyzny jako pomoc dla żony, sondern die Frau als eine Hilfe für den Mann, ale żonę jako pomocą dla męża. Das heißt in 1. Mose 2, Vers 18, 19 erfahren wir zwei ganz wichtige Dinge. Więc w pierwszej Mojżeszowej 2, 18 i 19 wiersz uczymy się bardzo ważne rzeczy. Das eine ist die Reihenfolge in der Schöpfung. Najpierw kolejność stworzeniu. Und das zweite ist der Grund für die Schöpfung. A drugi to jest powód, dlaczego tak stworzył. Das heißt natürlich nicht, dass die Männer ihren Frauen nicht helfen sollen. To w ogóle nie oznacza, że mężczyźni nie powinni pomagać swoim żonom. Natürlich müssen sie das sogar tun, das sehen wir morgen aufgrund von Epheser 5, wegen der Liebe, die da ist. Nie, nawet powinni to czynić. Będziemy to widzieli jutro w Efezjan, gdzie jest mowa o miłości, do mężczyzny, do kobiety. Aber hier in der Schöpfungsordnung hat Gott die Frau als Hilfe für den Mann gemacht. Ale w porządku stworzenia Bóg stworzył żonę jako pomoc dla męża. Und das ist das, was wir hier in Vers 8 und in Vers 9 lesen. To jest to, o czym czytamy tu w naszym rozdziale 8 i 9 wiersz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Das heißt, Gott sagt hier sogar nicht nur, dass der Mann vor der Frau da war. Bóg tutaj mówi nie tylko to, że mężczyzna był stworzony przed kobietą, sondern dass die Frau von dem Mann ist. Das heißt, Gott hat einen Teil des Mannes genommen, die Rippe, wir kennen das, und daraus die Frau gebildet. Ale Bóg powiedział, że kobieta nawet jest z męża, to znaczy została stworzona z części wzięta od mężczyzny. Das ist Punkt 1. Pierwsza rzecz. Punkt 2 ist, a drugą rzeczą, was ich eben sagte in Vers 9, to co mówiłem przed chwilą o 9 wierszu. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Że mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Also vom Prinzip her beschreibt dieser Vers hier gar nicht, dieser Vers 9 gar nicht die Schwachheit der Frau. Więc ten wiersz tak właściwie w ogóle nie opisuje słabość niewiasty, sondern er beschreibt die Schwachheit des Mannes. Lecz bardziej właściwie słabość mężczyzny. Dass er noch dringend jemanden benötigte, der ihm als Hilfe geschaffen wurde. Że on koniecznie potrzebował kogoś, który był dla niego pomocą. Wer so sagt, dass dieser Abschnitt nur abwertend über die Frau spricht. Więc jeśli ktoś mówi, że ten rozdział mówi poniżająco o kobietach, hat ihn entweder nie sorgfältig gelesen, to albo nigdy solidnie go nie przeczytał, oder hat überhaupt nicht verstanden, worum es Gott geht. Albo w ogóle nie zrozumiał, o co Bogu chodzi. Das heißt, die Frau wurde um des Mannes willen geschaffen. Więc niewiasta została stworzona z powodu męża. Darum sagt Vers 10, soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dlatego 10 wiersz mówi, że kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Jetzt kann man sich fragen, was haben jetzt plötzlich die Engel hier zu suchen? Teraz możemy zadać sobie pytanie, co tu aniołowie mają do szukania w tym wierszu. Nun, die Engel sind Wesen, die bestimmte Dinge wahrnehmen. Aniołowie to istoty, które zauważają pewne rzeczy. Ich sag mal, ich will mir erstmal erklären, was die Engel nicht können. Chciałbym wyjaśnić najpierw, co aniołowie nie potrafią. Die Engel können erstens nicht die Zukunft kennen. Aniołowie nie są w stanie poznać przyszłość. Und zweitens, sie kennen auch nicht das menschliche Herz. A po drugie, nie znają ludzkie serce. Im Alten Testament steht irgendwo, dass Gott der Einzige ist, der Herzenskenner ist. W Starym Testamencie czytamy, że Bóg jest jedynym znawcą serc. Also kein Engel kennt dein und mein Herz. Więc żaden z aniołów nie zna twojego lub mojego serca. Und auch die Engel kennen nicht die Zukunft. I też aniołowie nie znają przyszłości. Dann ist es auch klar, dass der Teufel als der gefallene Engelfürst nicht die Zukunft kennt. I z tego powodu wiemy też, że diabeł jako upadły archanioł nie zna przyszłości. Ich denke, er kennt auch nicht dein und mein Herz. I myślę, że nie zna nawet twojego i mojego serca. Das ist wirklich etwas, was nur Gott kennt. To jest coś, co naprawdę zna tylko Bóg. Und jetzt verstehen wir auch, warum es hier nicht um leises Beten gehen kann. I dlatego rozumiemy, dlaczego tu nie jest mowa o cichej modlitwie. Denn das ist etwas, was die Engel gar nicht mitbekommen. Bo jest to coś, co aniołowie w ogóle nie zauważają. Weil es eine Herzensangelegenheit ist, das aus dem Herz, was zu Gott strömt, leise. Jest to rzeczą pochodzącą z serca, która po cichu wznosi się do Boga. Aber lautes Beten, lautes Weissagen, das bekommen die Engel mit. Ale głośną modlitwę i publiczne prorokowanie jest słyszane przez aniołów. Und darum heißt es jetzt hier plötzlich um der Engel willen. I z tego powodu powiedziane jest w tym wierszu ze względu na aniołów. Weil die Engel im Endeffekt etwas mitbekommen haben von der Schöpfung Gottes. Bo aniołowie na samym początku widzieli zewnętrznie, jak Bóg stworzył. Ich will erst noch mal gucken, ob ich die Stelle finde, wo Gott der Einzige ist, der das Herz kennt. Ich meine, das ist auch zweite Chroniker. Chciałbym najpierw znaleźć ten wiersz, gdzie powiedziane jest, że Bóg jest jedynym znawcą serc. Myślę, że jest to w drugiej księdze Kronik. 2. Chroniker, ich glaube 6, 6 rozdział. A ja, 2. Chroniker 6, Vers 30, für 16-Jährige. So höre du vom Himmel her, der Stätte deiner Wohnung und vergib und gib jedem nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz der Menschenkinder. Racz Ty wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i dać każdemu według jego postępków, jak Ty znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serce wszystkich synów ludzkich. Also Gott ist der Einzige, der die Herzen der Menschen kennt. Więc Bóg jest jedynym, który zna serca ludzkie. Kein Engel. Żaden z aniołów. Wenn ich also leise, ohne irgendwie Geräusche zu machen, zu Gott bete. Więc ja, jeśli w myślach, niesłyszalnie modlę się do Boga, bekommt das kein Engel mit. Żaden z aniołów to nie zauważa. Es geht also hier wirklich lautes Beten und Weissagen. Więc jeśli tu jest mowa ze względu na aniołów, to musi tu chodzić o publiczną, usłyszaną modlitwę. Aber dann sagt uns Hiob 38, dlatego Job 38 rozdział uczy nas, dass die Söhne Gottes, dass die Engel jubelten, że aniołowie, synowie Boży jest powiedziane, uwielbiali Boga, als die Grundfesten der Erde eingesetzt wurden, als Gott die Schöpfung schuf. Można powiedzieć, opiewali wielkość Bożą, kiedy Bóg stworzył to stworzenie. Das heißt, die Engel haben diese ganze Schöpfung Gottes mitbekommen. To znaczy aniołowie widzieli to wszystko, jak Bóg stworzył. Sie haben auch die Reihenfolge mitbekommen, wie Gott erschuf. Widzieli też kolejność, w której Bóg stworzył coś. Denn es waren ja alles sichtbare Sachen, die man sah. Bo to były widoczne rzeczy, które Bóg stworzył. Sie sahen, dass Gott zuerst Adam erschuf. Widzieli, że Bóg stworzył najpierw Adama. Dass er im Bild des Gottes erschaffen worden ist, że został stworzony jako obraz Boga, dass er ein hochintelligenter Mensch war und jedes Tier benennen konnte, das zu ihm kam, że był bardzo inteligentnym człowiekiem, w stanie dać nazwę każdemu zwierzętu, które do niego zostało zaprowadzone. Aber sie sahen auch, dass der Mensch allein war, ale widzieli też, że ten człowiek był sam. Jedes Tier hatte einen Partner. Każde zwierząt miało swojego partnera, można powiedzieć. Aber für Adam gab es keinen. Ale dla Adama nie było nikogo. Und dann sahen sie, dass Gott Eva erschuf. I wtedy widzieli, jak Bóg stworzył Ewę dla tego Adama. Und dass Gott Eva zur Seite von Adam stellte. I że Bóg postawił Ewę u boku Adama. Dass sie ihm eine Hilfe gewesen ist. Że była mu pomocą. Das heißt, die Engel sahen die gesamte Schöpfungsordnung. Więc aniołowie widzieli cały porządek położony w stworzenie. Und darum sagt Gott hier in 1. Korinther 11, Vers 10. I dlatego Bóg tu w 11 rozdziale Koryntian 10 wierszu mówi. War der Wunsch, dass wir uns an diesen zwei Abenden über 1. Korinther 11 und Epheser 5 unterhalten wollen. Było życzeniem waszym, że dzisiaj wieczorem i w tych dniach będziemy rozważali 1 Koryntian 11 i Efezjan 5. Darum lesen wir zunächst einmal 1. Korinther 11, die Verse 1-16. Dlatego przeczytamy teraz z pierwszego listu do Koryntian od 1 do 16 wiersza. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. Jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobietą, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd? A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Gleich zu Beginn einige einleitende Worte zu dem ersten Korintherbrief. Tak na początku chciałbym powiedzieć kilka słów ogólnie dotyczące listu do Koryntian. Denn sehr wichtig sind die ersten Verse in dem ersten Kapitel. Bo bardzo ważne są pierwsze wiersze w ogóle w tym liście, pierwszego rozdziału. Wo uns in Vers 2 mitgeteilt wird, dass dieser Brief an die Versammlung in Korinth geschrieben ist. Gdzie czytamy, że list napisany został dla zgromadzenia w Koryncie, aber eben nicht nur für die Versammlung in Korinth, ale nie tylko dla zgromadzenia w Koryncie, sondern er war damals schon gültig für sämtliche örtliche Zeugnisse, die es gab, ale dotyczyła ta treść już wszystkie wtedy istniejące zgromadzenia. Denn es heißt in Vers 2 am Ende, ponieważ pod koniec drugiego wiersza w pierwszym rozdziale czytamy, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Wraz z wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Dieser erste Korintherbrief ist also ein Brief, der an ein örtliches Zeugnis geschrieben ist. Więc widzimy, że ten list do Koryntian jest listem, który został napisany do jednego miejscowego zgromadzenia, aber eben für alle Gläubigen zu jedem Zeitpunkt gültig ist. Ale znaczenie swoje ma dla wszystkich wierzących w każdym czasie i na każdym miejscu. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Jest to bardzo ważny aspekt, który musimy uwzględnić. Wir haben also in diesem Brief Themen, die zu jeder Zeit für jeden Gläubigen gültig sind. Więc w tym liście znajdujemy tematy, które w każdym czasie, na każdym miejscu dotyczą każdego wierzącego. Das gilt natürlich auch dann für dieses etwas schwierige Kapitel 11. I owszem, tak samo też dotyczy to wszystkich wierzących, co czytaliśmy w 11 rozdziale. Vielleicht noch einmal kurz zwei Bemerkungen zu der damaligen Zeit. Jeszcze krótkie dwa komentarze co do tamtejszego czasu. Wir müssen nicht meinen, dass die Gläubigen an einem Ort alle in einem Raum zusammenkamen. Nie musimy myśleć, że wierzący wszyscy tamtejszego czasu byli zgromadzeni na jednym miejscu. Wir wissen alleine, dass es in Jerusalem mindestens 5000 Gläubige damals gab. Wiemy, że już w samej Jeruzalemie było około 5000 wierzących. Es war völlig unmöglich, dass sie sich in einem Saal versammeln konnten. Było to krótko mówiąc niemożliwe, że zgromadzali się w jednej salce. Sondern es gab verschiedene Orte in und um Jerusalem herum. Ale było kilku miejscowości w Jeruzalemie i dookoła. Trotzdem werden sie als die Versammlung in Apostelgeschichte 12 bezeichnet. A jednak wszyscy razem wymienieni są jako to zgromadzenie Boże w Jeruzalemie. Etwas ähnliches müssen wir auch bei den Thessalonichern gehabt haben. Coś podobnego znajdujemy też w Tesaloniczan. Denn die Apostelgeschichte sagt uns, ponieważ dzieje apostolskie uczą nas, dass sehr viele Menschen dort zum Glauben gekommen sind, als der Apostel Paulus dort an drei Sabbaten das Wort verkündete. Że bardzo dużo osób nawróciło się, kiedy Paweł przez 3 sabaty głosił Ewangelię w tej miejscowości. Also eine sehr große Zahl, więc bardzo duża ilość osób. Und gerade im ersten Thessalonicher Brief heißt es am Ende, i właśnie w tym liście do Tesaloniczan pod końcu czytamy, dass man dafür Sorge tragen sollte, że trzeba było zadbać o to, dass jedem in Thessalonich dieser Brief vorgelesen wird. Że każdy, który mieszkał w Tesaloniczan, usłyszał przeczytany list. Auch dort ist man wahrscheinlich in mehreren Häusern zusammengekommen. Prawdopodobnie zgromadzali się albo w kilku domach. Sind zum Teil ähnliche Situationen wie heute. Są to podobne sytuacje jak i w naszym czasie. Ein weiterer wichtiger Punkt ist noch, ale jeszcze mamy inny ważny aspekt, dass wenn damals eine Versammlung an einem Ort einen Brief erhielt, że kiedy zgromadzenie dane w tamtejszym czasie otrzymało jakiś list, heißt das nicht, dass alle Gläubigen ihn zur gleichen Zeit kannten. To nie oznaczało to, że wszyscy wierzący tamtejszego czasu równocześnie znali ten list. Es war anders als zur Zeit des Alten Testamentes. Było to inaczej jak w czasie Starego Testamentu. Da wurde jede Schriftrolle, die geschrieben wurde, beim Tempel aufbewahrt. Bo każda rola, każde pismo, które zostało spisane, zostało przechowywane w świątyni. Am Anfang natürlich noch bei der Bundeslade und der Stiftshütte. Na początku, albo jeszcze wcześniej, miało to miejsce przy przybytku i przy tej skrzyni przymierza. Wir haben das in 5. Mose 31, wo zum ersten Mal ein Bibelbuch abgeschlossen wird. Czytamy o tym na przykład w 5. Księdze Mojżeszowej 31, gdzie dowiadujemy się, że po raz pierwszy cała księga została skompletowana. Das heißt, es stand sofort allen Juden, die zum Tempel kamen, zur Verfügung. I to oznaczało, że ta księga była do dyspozycji wszystkim Żydom, którzy mieli dojście do tej świątyni. Aber so war das nicht beim Neuen Testament. Ale tak nie było w czasie Nowego Testamentu. Wenn die Korinther diesen Brief von Paulus erhielten, kiedy Koryntianie otrzymali ten list Pawła, dann kannten die Gläubigen in Thessaloniki noch lange nicht. To wierzący w Koryntian samego Pawła albo też tego listu w ogóle nie znali. Er musste erst abgeschrieben werden. Najpierw ten list musiał być skopiowany. Wurde dann an die Nachbarversammlung geschickt. Później rozesłany do zgromadzeń sąsiednich. Wurde wieder abgeschrieben. Kolejny raz wtedy kopiowany. Die Kopie an die nächste Versammlung geschickt. Ta druga kopia znowu przesyłana dalej. Und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Und so hat es ungefähr 20 Jahre gedauert, bis ein Brief in allen Versammlungen bekannt gewesen ist. I tak mniej więcej 20 lat to trwało, aż jeden list został przeczytany w wszystkich miejscowych zgromadzeniach. Es gab ja noch keine modernen Kopie- und Versandmöglichkeiten. Bo nie istniało wtedy jeszcze, nowoczesne środki albo techniczne rozwiązania kopiowania i rozsyłania. Trotzdem sagte Apostel Paulus hier schon, dass dieser Brief für alle an jedem Ort gültig ist. A jednak Paweł napisał w tym liście, że ten list obowiązuje do wszystkich wierzących na każdym miejscu. Er ging also davon aus, dass er kopiert und verbreitet wurde. Więc Paweł po prostu wychodził z tego założenia, że ten list przez tych wierzących będzie kopiowany i rozsyłany. Und das aus einem einzigen Grund. To też miało jedyny powód. Weil er sich völlig bewusst war, dass es sich um das Wort Gottes handelt. Bo świadomy był tego, że tu chodzi o Słowo Boże. Das werden wir auch gleich noch sehen bei Kapitel 11. To też zauważymy w tym 11 rozdziale, który będziemy rozważali. Es waren also nicht Worte, die einfach nur Paulus ausgesprochen hatte. To nie były po prostu słowa, które wypowiadał Paweł. Es waren auch nicht nur Worte, die vielleicht nur damals gültig gewesen sind. Też nie były to słowa, które miały ważność tylko w tamtejszym czasie. Sondern es sind zeitlose Worte, ale były to słowa nieograniczone w czasie, die an jedem Ort zu jedem Zeitpunkt gültig sind, które mają swoją ważność na każdym miejscu, w każdym czasie. Weil es sich dort um die Schöpfungsordnung Gottes handelt. Bo w tym 11 rozdziale czytamy o tak zwanym albo porządku w stworzeniu Bożym. Der Apostel Paulus beginnt diesen Abschnitt sehr interessant. Apostoł Paweł bardzo w ciekawy sposób rozpoczyna ten rozdział. In Kapitel 1, Vers 1 stellt er sich als Apostel vor. Bo w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu sam przedstawia się jako apostoł Chrystusa. Aber hier zu Beginn von Kapitel 11 betont er gar nicht seine Apostelschaft. Ale tu na początku 11 rozdziału w ogóle nie podkreśla swoje apostolstwo. Und er bezeichnet sich als ein Nachahmer Christi. Ale sam określa się jako naśladowca Chrystusa. Und damit fordert er die Korinther und auch uns auf. I tymi słowami też i nas, i Koryntianów wzywa, dass wir ebenfalls Nachahmer Christi sein sollen. Żebyśmy też byli naśladowcami Chrystusa. Er sagt: Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Mówi do nich: Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. In 1. Thessalonicher 1 erklärt uns der Apostel Paulus, dass das die normale Reihenfolge im christlichen Leben ist. W pierwszym liście do Tesaloniczan Paweł wyjaśnia nam, że to jest zupełnie normalna kolejność w życiu chrześcijanina. Możemy otworzyć ten list i przeczytać. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. 1. Tesaloniczan 1, 6 wiersz. Da sagt er den Thessalonichern, mówi tu do Tesaloniczan, seid unsere Nachahmer. Bądźcie naszymi naśladowcami. Und die des Herrn. I Pana. Und dann in Vers 7, w 7 wierszu, sodass ihr allen Gläubigen zu Vorbildern geworden seid. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących. In Vers 8, teraz 8 wiersz, an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii, ale na każdym miejscu. Das beschreibt mit ganz wenigen Worten unser christliches Leben auf dieser Erde. To bardzo krótkimi słowami opisuje nasze chrześcijańskie życie na tej ziemi. Das erste ist, dass wir Nachahmer sein müssen. Pierwszą rzeczą musimy być naśladowcami. Und das sagt der Apostel Paulus den Korinthern, ich bin ein Nachahmer Christi gewesen. I dlatego Paweł mówi do Koryntian, ja sam jestem naśladowcą Chrystusa. Und erst wenn ich ein Nachahmer Christi bin, i dopiero kiedy ja sam będę naśladowcą Chrystusa, dann kann ich anderen ein Vorbild sein. Wtedy ja mogę być przykładem dla innych. Und genau das sagt der Apostel in Vers 1 von Kapitel 11. I dokładnie to Paweł mówi w tym pierwszym wierszu naszego rozdziału. Ich bin euch ein Vorbild gewesen, weil ich ein Nachahmer Christi war. Byłem dla was przykładem przez to, że sam byłem naśladowcą Chrystusa. Und jetzt könnt ihr deswegen meine Nachahmer sein. I z tego powodu też i wy teraz możecie być moimi naśladowcami. Mit dem großen Ziel, dass ihr ein Zeugnis seid auf dieser Erde. A to będzie miało ten cel wzniosły, że będziecie sami potężnym świadectwem na tej ziemi. Das ist im Endeffekt der einleitende Vers von diesem außergewöhnlichen Kapitel 11. Więc to jest taki wprowadzający wiersz tego szczególnego rozdziału w tym liście. Es geht also hier auch um praktisches Christenleben. Więc możemy się nauczyć to, że w tym rozdziale będziemy uczyli się o praktycznym postępowaniu chrześcijanina. Nicht um irgendetwas Theoretisches. Nie tylko samą teorię, was vielleicht gar nicht so wichtig ist, która może wydaje nam się niezbyt ważna. Und vielleicht denken auch einige, warum ist Kapitel 11 so wichtig? I może też nie jeden z was zadaje sobie to pytanie, dlaczego ten 11 rozdział niby jest taki ważny. Es geht auch um rein äußerliche Dinge. Przecież tu mowa jest tylko o takich zewnętrznych sprawach. Es ist nicht viel wichtiger, wie es in meinem Herzen aussieht. Czyż nie jest o wiele ważniejsze to, co dzieje się w sercu moim? Und das Äußere ist nur sekundär an zweiter Stelle. A to, co zewnętrzne, to tylko takie drugorzędne? Nein, sagt der Apostel Paulus. Nie, apostoł Paweł mówi nie. Das Äußere zeigt, wie es in deinem Inneren aussieht. Dlaczego nie? Bo to, co zewnętrzne widać, pokazuje to, jak w twoim sercu wygląda. Natürlich kennt Gott dein und mein Herz. Oczywiście Bóg zna twoje i moje serce. Aber die Engel kennen dein und mein Herz nicht. Ale aniołowie na przykład już nie znają moje serce. Und auch die Menschen um uns herum kennen dein und mein Herz nicht. I ludzie, którzy patrzą się na nas, też nie znają twoje i moje serce. Und dafür gibt es jetzt diese äußeren Dinge. I po to Bóg dał też te zewnętrzne rzeczy, wodurch wir ein klein wenig von dem, was in unserem Herzen ist, darstellen können. Przez które w taki niewielki sposób, ale co najmniej możemy być świadectwem tego, co w naszym sercu tkwi. Deswegen lesen wir auch später etwas von dem Bild und von der Herrlichkeit, die dargestellt werden. Dlatego też później w tym rozdziale czytamy coś o obrazie i o chwale, która przez nasz zewnętrzny wyrok jest pokazywana albo wygląd. Also ist das schon ein sehr, sehr praktisches Kapitel. Więc na pewno ten rozdział jest bardzo praktyczny dla nas. Was hier an einer sehr interessanten Stelle steht. To tu widzimy w bardzo ciekawym, albo ten rozdział jest upozycjonowany w bardzo ciekawym miejscu. Das muss ich auch noch kurz erwähnen. Chciałbym to też jeszcze podkreślić. In Kapitel 10, w 10. rozdziale na przykład, da geht es im Endeffekt um den Tisch des Herrn. Wiemy, że mowa jest o tak zwanym stole pańskim. Da geht es also schon um ein Thema, ich sag mal, das die Versammlung Gottes auch praktisch betrifft. Tam bardziej dotyczy to tematu, który bardziej opisuje zgromadzenie Boże, wo es um die Ordnung und die Heiligkeit des Hauses Gottes geht. Gdzie uczymy się o porządku i o świętości, która przystoi domu Bożemu. Albo odpowiedzialności. Etwas später in Kapitel 11 ab Vers 17. Później w 11 rozdziale od 17 wiersza. Da geht es um das große Thema, das Brechen des Brotes. Uczymy się ten ważny temat łamaniu chleba. Auch wieder ein Thema, das die Versammlung in praktischer Weise betrifft. Znowu temat, który bardzo dotyka właśnie aspekt zgromadzenia. Und dazwischen stehen diese Verse 1 bis 16. A pomiędzy tym czytamy te wiersze od 1 do 16, die sich nicht in erster Linie auf die Zusammenkünfte beziehen. Wiersze, które nie w pierwszej kolejności mówią o zgromadzeniu. Denn wir haben dort gelesen, dass die Schwestern preisen und beten, weissagen und beten können. Bo czytamy w tych wierszach, że tutaj jest mowa nawet o siostrach, które prorokują i modlą się, więc nie dotyczy to zgromadzenia. Das sind Dinge, die laut praktiziert werden. Są to chwile, w których czynią to na głos. 1. Korinther 14 sagt uns aber, dass die Frauen schweigen sollen in den Zusammenkünften. A przecież Koryntian 14 mówi nam, że niewiasty milczeć mają w zgromadzeniach. Geht ja also nicht in erster Linie um eine Versammlungsstunde. Więc te wiersze nie dotyczą w pierwszej kolejności chwile zgromadzania się, wo wir es davon auch nicht lösen können, chociaż nie możemy to dystansować od tej prawdy. Es geht hier in erster Linie um ein Prinzip. Ale w tych wierszach bardziej pokazana nam jest pewna zasada. Wir sagen um eine Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Możemy też powiedzieć pewien porządek, który Bóg ustanowił. Wir werden das gleich in den nächsten Versen sehen. I to zobaczymy w kolejnych wierszach. Aber noch einmal der Aufruf gilt an uns alle. Ale jeszcze raz te słowa kierowane są do nas wszystkich. Egal ob Bruder oder Schwester. Nieważne czy brat czy siostra. Wir sollen Nachahmer des Apostels Paulus sein. Mamy być naśladowcami apostoła Pawła. Weil er ein Nachahmer Christi war. Bo on sam był naśladowcą Chrystusa. Sind wir damit auch Nachahmer Christi. I z tego powodu też i my stajemy się naśladowcami Chrystusa. Das ist die Grundlage, dass wir Vorbilder sein können. I tylko to jest podłożem albo warunkiem do tego, żeby być świadectwem Chrystusowym. Dann sagt der Apostel Paulus, dass er etwas hat, was er loben kann. Dalej Paweł mówi tu, że ma coś, co godne jest pochwały. Das ist nicht einfach nur so eine Floskel, die der Apostel Paulus daher spricht. To nie jest tylko takie zdanko, które on sobie po prostu puścił i regularnie tak mówi, bo mu to wychodzi tak z ust. Das ist eine ganz ehrliche Aussage bezüglich der Korinther. Ale jest to bardzo szczere stwierdzenie, jeśli chodzi o Koryntian. Er konnte sie loben, dass sie praktisch an der Schöpfungsordnung Gottes festhielten. Po prostu był powód, że mógł chwalić ich za to, że trzymali się pouczeń dotyczące stworzenia. Etwas später sagt er in diesem Brief. Troszkę dalej w tym liście czytamy w 17 wierszu. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht. Czytamy na przykład, że dając to zlecenie nie pochwalam. Weil ihr nicht zum besseren, sondern zum schlechteren zusammenkommt. Że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Man merkt, ab Vers 17 geht es wieder direkt um das Zusammenkommen. Zauważamy, że od 17 wiersza znowu jest inny temat, bardziej zgromadzenie. Jeśli chodzi o tą stronę życia Koryntian, nie miał powodu, żeby ich chwalić. Ale tu bardziej w tych naszych wierszach dotykał osobiste, może nawet i domowe życie chrześcijańskie tych Koryntian. Da sagte er, ich habe etwas, was ich loben kann bei euch. Co do tej strony ich życia mógł powiedzieć, jest coś, co jest godne pochwały. Ale te wiersze pokazują nam też, że Paweł ocenia i mówi o nich bardzo szczerze, tak jak jest. Sind wir auch darin Nachahmer des Apostel Paulus? Czy też i w tym jesteśmy naśladowcami Pawła? Loben wir wirklich nur etwas zu loben ist? Czy chwalimy to, co jest godne do pochwały? Sind wir auch so ehrlich, dass wir sagen können, es gibt Dinge, die wir nicht loben können? Czy jesteśmy też tacy szczerzy, żeby powiedzieć i stwierdzić, że są rzeczy, które nie są godne chwały? Die auch dann offen ehrlich angesprochen werden. Które musimy otwarcie i szczerze dotknąć w naszym życiu. Seid meine Nachahmer, wie ich Christi gewesen bin. Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Er sagt dann weiter, dass ihr in allem meiner gedenkt. Dalej mówi, że we wszystkim o mnie pamiętacie. Drugi wiersz. Das heißt, sie schätzten den Dienst des Apostel Paulus. To znaczy, Koryntianie doceniali służbę Pawła. Aber wenn er ihm manchmal ganz klar sagen musste, was nicht in Ordnung war. Nawet jeśli Paweł nieraz musiał im wyraźnie powiedzieć, co w ich życiu było nie w porządku. Aber wir sehen das auch im zweiten Brief an die Korinther. Ale widzimy to już też i w drugim liście do Koryntian, który Paweł napisał. Dass sie auch bereit waren, Dinge in ihrem Leben zu ändern, wo man etwas ändern musste. Byli gotów zmienić to, co w ich życiu było nie w porządku. Sie schätzen also tatsächlich diesen Dienst des Apostels. Więc rzeczywiście doceniali służbę tego Pawła. Auch wenn er sie manchmal kritisieren musste. Nawet jeśli nieraz musiał ich krytykować. Es war nicht nur, dass sie den Apostel Paulus schätzten, więc nie było tylko tak, że oni go doceniali, sondern dass sie auch die Überlieferungen festhielten. Ale że też trzymali się tych przekazań, które on im podawał. Das ist ebenfalls ein interessantes Wort, worüber wir uns ein klein wenig unterhalten müssen. To jest też ciekawe słowo, o którym musielibyśmy rozmyślać na chwilkę. Denn das zeigt uns jetzt, auf welchem Niveau dieser Abschnitt steht. Bo ten wiersz pokazuje nam, na jakim poziomie ten urywek jest upozycjonowany. Denn dieser Ausdruck Überlieferungen haben wir wenigstens noch zweimal anschließend in diesem Brief. Bo to słowo pouczenia albo przekazanie spotykamy jeszcze dwukrotnie w tym liście. Das erste Mal ist in Vers 23. Pierwszy raz w wierszu 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm. Że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Und ebenso auch den Kelch in Vers 25. I tak samo lub podobnie z kielichem w 25 wierszu. Das heißt, da bezieht sich der Ausdruck Überlieferung auf den letzten Wunsch unseres Herrn auf dieser Erde. Tu widzimy, że to słowo przekazanie łączy się z tym ostatnim życzeniem, które Pan Jezus wyraził, będąc na tej ziemi. Kiedy Pan ustanowił tak zwane łamanie chleba. I jego największym życzeniem było, aby wierzący czynili to samo. I pytanie, które nam się zadaje, czy my też to czynimy z szczerym, radosnym sercem? Czy jest to życzenie, które też i nas interesuje? Albo czy dotyka mnie ta sprawa wcale nie, lub jestem obojętny, jeśli chodzi o to? Dass mich das vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Czy może tak w ogóle mnie to nie interesuje? Wir sollten nie vergessen, es war der letzte Wunsch unseres Herrn auf dieser Erde. Nie zapominajmy, że to było ostatnie życzenie Pana Jezusa, kiedy był na tej ziemi. Die zweite Stelle, an die ich dachte, ist etwas später in Kapitel 15. Drugie miejsce, o którym myślałem, znajdujemy w 15 rozdziale. Und da haben wir es in Vers 3. Tam znajdujemy je w 3 wierszu. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe. Najpierw bowiem podałem lub przekazałem wam, co i ja przejąłem. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist. Że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony. Das heißt, der letzte Ausdruck bezüglich Überlieferung bezieht sich auf seine herrliche Auferstehung. Więc to ostatni raz, kiedy czytamy o tym określeniu przekazałem wam, dotyczy tematu, kiedy mowa jest o jego wspaniałym zmartwychwstaniu. Es leitet dieses herrliche Thema ein, das uns zeigt, dass Jesus Christus der Sieger von Golgatha ist. To słowo rozpoczyna tam temat pokazujący nam, że Pan jest wspaniałym zwycięzcą Golgoty. Die vorletzte Stelle zeigte uns, dass es sich auf das Brechen des Brotes bezieht. To miejsce wcześniej pokazało nam, że Tam temat bardziej dotyczy łamania chleba. Und diese erste Stelle, die wir hatten in 1. Korinther 11, a pierwsze miejsce, o którym czytaliśmy w 11 rozdziale, Vers 2 bezieht sich auf die Schöpfungsordnung Gottes. W drugim wierszu mówi o porządku w stworzeniu Bożym. Das heißt, der Heilige Geist setzt diese drei Themen nahezu auf die gleiche Ebene. Więc można teraz przez to powiedzieć, że Duch Święty, używając to słowo, stawia te trzy tematy na tym samym poziomie. Und leitet sie alle dadurch ein, dass der Apostel Paulus eine Überlieferung bekommen hatte. I rozpoczyna je tym, mówiąc, że apostoł Paweł te tematy otrzymał przez przekazanie, przez przekaz. Ich möchte dazu noch zwei Stellen lesen, um zu zeigen, was das bedeutet. Chciałbym do tego doczytać jeszcze dwa miejsca, aby nam wyjaśnić, co to znaczy. Das eine ist aus 2. Thessalonicher 2, Vers 15. Pierwsze miejsce z 2. Thessaloniczan 2,15. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. 15 wiersz. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Und noch eine Stelle aus dem 1. Thessalonischer Brief. Jeszcze jeden wiersz pierwszego listu do Thessaloniczan. Vers 13 von Kapitel 2. 13 wiersz drugiego rozdziału. Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftiges als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was, wierzących, skutecznie działa. Das heißt, dieser Ausdruck Überlieferung bedeutet hier nichts anderes als das inspirierte Wort Gottes. Więc to Słowo, które tu jest użyte, przekaz, przekazanie, nic innego nie ma na myśli jak to, że to jest natchnione Słowo Boże. Geht also nicht um irgendwelche menschliche Überlieferungen. Więc nie jest tu mowa o jakichś ludzkich przekazach. Die der Herr Jesus selbst einmal in Matthäus 15 zum Beispiel verurteilt. Które sam Pan w negatywny sposób oceniał już w Ewangelii Jana 15. Oder auch der Apostel Paulus später im Galater- und im Kolosserbrief. Albo też tam Paweł w liście do Galatan i Kolosan. Also nicht um irgendwelche menschlichen Meinungen oder Traditionen. Więc nie chodzi tu o jakieś ludzkie opinie lub tradycje, sondern es geht hier um das eingehauchte, inspirierte Wort Gottes. Ale mowa tu jest o natchnione i inspirowane Słowo Boże. Und so beginnt er auch hier Kapitel 11 ab Vers 2. I tak Paweł rozpoczyna tu ten 11 rozdział. Es sind Überlieferungen, die er überliefert hat. Są to przekazy, które on sam przekazywał dalej. Und die Gläubigen in Korinth hielten sie fest. A wierzący w Koryncie trzymali się tych przykazów. Das war ein Teil ihres Lebens. To było częścią ich życia. Das ist das, was 1. Thessalonicher 2 sagt. To jest to, co 1. Thessaloniczan 2 nas uczy. Es war nicht ein Menschenwort. To nie było słowo ludzkie, sondern es war Gottes Wort, ale słowo Boże. Und das Kennzeichen von Gottes Wort ist immer, dass es in uns wirken will. A cechą Słowa Bożego jest zawsze taką, że chce w nas skutecznie działać. Er sagt also, das waren hier Überlieferungen, Worte Gottes. Więc mówi innymi słowy, że to były przekazy, Słowo Boże, die in euch gewirkt haben, które w was skutecznie działały. Und was zur Folge hatte, dass ihr es festhieltet. I skutkiem tego był taki, że trzymali się tego słowa. To jest ważne pytanie też dla naszego życia. Czy rzeczywiście trzymamy się Słowa Bożego? Czy naprawdę jest to częścią życia mojego? Bo co do tej rzeczy, to w życiu Koryntian tak rzeczywiście było. Er gibt ihnen also schon ein schönes Zeugnis in Bezug auf diesen praktischen Punkt hier, was die Schöpfungsordnung Gottes betrifft. Więc możemy powiedzieć, że wystawia im dobre świadectwo, jeśli chodzi o ten temat porządku w stworzeniu Bożym. Es gab vielleicht noch einige Punkte, die hatten sie noch nicht so klar verstanden. Może były jeszcze pojedyncze rzeczy, które nie do końca zrozumieli. Und deswegen beginnt er in Vers 3 das eigentliche Thema damit: Ich will aber, dass ihr wisst. Dlatego ten trzeci wiersz rozpoczyna teraz, albo w tym trzecim wierszu rozpoczyna teraz ten konkretny temat, mówiąc: chcę, abyście wiedzieli. Und wenn der Apostel Paulus diesen Ausdruck wissen benutzt, jeśli Paweł używa to słowo o tej wiedzy, dann geht es nie um das Wissen nur mit unserem Verstand. To nie chodzi o wiedzę intelektualną, sondern geht es um ein geistliches Verständnis. Ale chodzi o duchowe zrozumienie. Er sagt also, ich will, dass ihr geistlich versteht in euren Herzen. Więc mówi im, chcę, abyście duchowo rozumowali w sercach waszych, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Że Chrystus jest głową każdego męża, mężczyzny. Das Haupt der Frau, aber der Mann. Głową niewiasty znowuż jest mąż. Das Haupt des Christus, aber Gott. A głową Chrystusa jest Bóg. Es geht hier in erster Linie gar nicht um die Ehe. Tu w pierwszej kolejności w ogóle nie chodzi tak bardzo o małżeństwo. Obwohl wir sie natürlich nicht ausnehmen können. Chociaż nie możemy ją wyłączyć z tych pouczeń. Denn es ist ja ein Prinzip, was wir hier finden. Ale tu przedstawiona nam jest pewna zasada. Und dann gilt es natürlich auch, ich sag mal, für den Spezialfall Ehe. I tak samo, więc te słowa dotyczą też szczególny aspekt naszego życia małżeństwa. Aber hier wird erstmal ganz allgemein gesagt. Ale tu Bóg najpierw bardzo ogólnie dotyka każdą dziedzinę naszego życia. Dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Że Chrystus w każdej dziedzinie naszego życia jest głową mężczyzny. Egal ob der Mann verheiratet oder unverheiratet ist. Nieważne, czy mężczyzna jest żonaty, czy nie. Egal ob der Mann gläubig oder ungläubig ist. Nieważne, czy mężczyzna jest wierzący, czy niewierzący. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Das Haupt der Frau aber ist der Mann. A głową kobiety jest mężczyzna. Egal ob verheiratet oder unverheiratet. Nieważne, czy zamężna, czy nie. Egal ob gläubig oder ungläubig. Nieważne, czy wierząca, czy nie. Es ist hier zunächst einmal ein Prinzip. Najpierw Bóg tu przedstawia po prostu zasadę. Genauso wie das Haupt des Christus, aber Gottes. I tak samo jest też ta zasada, że Chrystus, albo Bóg jest głową Chrystusa. Und ich werde gleich mit diesem letzten Punkt zuerst anfangen. I tym ostatnim aspektem chciałbym zacząć nasze rozważanie. Aber zunächst einmal etwas zu der Bedeutung von Haupt. Ale najpierw chcielibyśmy rozmyślać nad tym, co to znaczy głowa. Ja, das Haupt, das Kennzeichen eines Hauptes ist, dass es im Endeffekt denkt und lenkt. Cechą głowy końcem końców jest taka, że ona myśli i kieruje. Und das ist sicherlich auch hier die Hauptbedeutung in diesem Ausdruck. I to jest główne znaczenie w tym określeniu tutaj. Damit das niemand falsch versteht, es geht hier nicht um unsere Stellung vor Gott oder in Christus. I nie chcę, żebyście to źle zrozumieli. Tu nie jest mowa o naszym stanowisku albo naszym pozycjonowaniu przed Chrystusem. Es geht hier auch nicht um eine Wertschätzung. Tu też nie jest mowa o pewnej ocenie. Also Gott sagt hier nicht, dass der Mann mehr wert ist als die Frau. Bóg też nie mówi w tych wierszach, że mężczyzna ma większą wartość niż kobieta. Oder dass die Frauen vielleicht nur Menschen zweiter Klasse sind. Albo że kobiety są ludźmi drugiej kategorii. Das wird uns später noch in den Versen, glaube ich, 12 und 13 ganz deutlich erklärt, oder? Moment. Den Versen 8 und 9. W wierszach 8 i 9 jeszcze później się to wyraźnie nauczymy. Geht ja also überhaupt nicht um irgendeine Rangliste in Christus. Więc tu w ogóle nie jest mowa o jakiejś randze albo klasyfikacji przed Bogiem. Geht ja ausschließlich um die Schöpfungsordnung Gottes. Tu wyłącznie jest mowa o porządek, który Bóg włożył w całe stworzenie. Und Gott wird das auch später in diesen Versen begründen, warum das so ist. I Bóg to sam wyjaśnia w tych wierszach, dlaczego tak jest. Ich sage es einmal vorweg. I chciałbym uprzedzająco to już zdradzić. Jeśli tylko chrześcijanie w ostatnim stuleciu trzymaliby się tego porządku, to nie mielibyśmy dzisiaj taki chaos, jaki widzimy na tej ziemi. man vom Prinzip her Dinge gut heißt, die Gott ganz klar als Sünde bezeichnet. Że nasze społeczeństwo nazywa rzeczy dobre, które Bóg mówi, że są złe. Was schon der Prophet Jesaja angekündigt hat. Już Jesajasz to zapowiedział. Mal eben gucken, ob ich das finde. Ah ja, Jesaja 3. W trzecim rozdziale. Vers 9. W dziewiątym wierszu. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom, sie verhehlen sie nicht. Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek, jak Sodomczycy nie ukrywają go. Das heißt nichts anderes, als dass die ganze Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt worden ist. Nie oznacza to nic innego jak to, że cały porządek stworzenia na tej ziemi, jaki Bóg ustanowił, został przewrócony i postawiony na głowie. Denn das Kennzeichen von Sodom waren moralische Sünden. Bo główną cechą Sodomy była taka, że tkwili w moralnym grzechu. Unter anderem auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Na przykład połączenia pomiędzy tej samej płci. Was Gott ganz klar als Sünde bezeichnet. Co Bóg wyraźnie nazywa, że jest to grzechem. Was gegen der natürlichen Natur ist. Słowo Boże uczy nas w liście do Rzymian, że jest to przeciwko nawet najbardziej naturalnej naturze. Und trotzdem wird heute darüber geredet, als wäre es normal. A pomimo to w naszym społeczeństwie mówi się o tym, tak jak byłoby to zupełnie zwyczajne. Von Jesaja kündigt das an, dass einmal die ganze Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt wird. Już Jesajasz to zapowiedział, że całe stworzenie Boże kiedyś będzie obrócone do góry nogami. Und das ist geschehen. I to się stało dzisiaj. Und die Folgen haben wir heute. A skutki tego widzimy dzisiaj wokół nas. Leider auch unter Gläubigen. Niestety też wśród wierzących. Wie viele Ehen gibt es, die heute völlig kaputt sind? Ile małżeństw rozsypują się? Wie viele örtliche Zeugnisse sind mit diesen Problemen betroffen? Ile miejscowych zgromadzeń na tej ziemi borykają się tymi problemami? Weil man einfach diese Dinge nicht praktiziert hat, die hier in 1. Korinther 11 aufgeführt werden. Bo my jako ludzie po prostu nie chcemy przestrzegać to, co tu w pierwszym liście do Koryntian zostało nam powiedziane. Fangen wir einmal kurz mit dem höchsten Punkt an. Zacznijmy tym najwyższym aspektem, który już czytamy. Dass Gott das Haupt des Christus ist. Mianowicie tym, że Bóg jest głową Chrystusa. Vielleicht dazu noch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Jeszcze jeden wiersz chciałbym dodać z 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Vers 28. 28 wiersz. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Natürlich bezieht es sich hier auf Jesus Christus als den Menschen. Zauważmy, że tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie jako człowiek. Nicht als den ewigen Sohn Gottes. Nie jako wieczny Syn Boży. Als der ewige Sohn Gottes ist er völlig eins mit Gott dem Vater. Bo jako wieczny Syn Boży jest zupełnie na tej samym poziomie jak Bóg Ojciec. Aber hier handelt es sich um den Sohn des Menschen. Ale tu jest mowa o Synu Człowieczym. Der als abhängiger Mensch auf dieser Erde lebte. Który jako zależny człowiek szedł przed Bogiem. Der der vollkommene Diener Gottes gewesen ist. Który był doskonałym sługą Bożym. Der hier schlicht als der Sohn bezeichnet wird. Który tu w bardzo skromny sposób opisany jest jako Syn Człowieczy. Und davon heißt es, dass dieser Sohn dem Gott unterworfen sein wird. I o tym Synu jako człowiek mowa tu jest że on jest poddany Bogu. Und diese Stelle ist so wichtig in Bezug auf 1. Korinther 11. I ten wiersz jest bardzo znaczący, jeśli chodzi o cały ten rozdział. Denn diese Stelle zeigt uns, dass es sich nicht um einen Qualitätsunterschied handelt. Bo ten wiersz uczy nas, że tu nie jest stopniowanie jakościowe, sondern dass es sich hier wirklich um eine Ordnung Gottes handelt. Ale że tu jest stopniowanie według jakiegoś porządku, który Bóg ustanowił. die uns überhaupt nicht sagen möchte, dass Gott mehr wert ist als der Sohn. I ten porządek nie uczy nas tego, że Bóg jest więcej wartościowy niż Syn Boży. Und darum gilt das, was ich eben sagte, dass die Schwester nicht weniger wert ist als der Bruder. I dlatego uczymy się też, że siostry albo niewiasty nie są mniej wartościowe niż mężczyźni. Die Frau ist nicht weniger wert in den Augen Gottes als der Mann. I niewiasty nie są mniej wartościowe jak mężczyźni. Sondern es ist eine Reihenfolge, die Gott eingesetzt hat. Ale jest to porządek, który po prostu Bóg ustanowił. Dass dort an erster Stelle Gott steht. Że na pierwszym miejscu jest Bóg. Und an zweiter Stelle der Christus. Na drugim miejscu Chrystus. Ich weiß so schön, in 1. Korinther 15 ist es der Sohn. I to tak ładnie widać, że w 1. Koryntian 15 jest mowa o Synu. Und hier in Kapitel und hier in Vers 3 ist es der Christus. A tu w 11 rozdziale jest mowa o Chrystusie. Es war der Sohn Gottes, der auf dieser Erde lebte. To był Syn Boży, który żył na tej ziemi. Und der Gott vollkommen geehrt und verherrlicht hat. Który w doskonały sposób uwielbił i wywyższył Boga. Eben der Christus, der gesalbte Gottes. I on był tym Chrystusem, to znaczy namaszczonym Boga. Der einmal sagen konnte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Który mógł powiedzieć, kto mnie oglądał, oglądał też i Ojca. Oder Hebräer 1, dass er der Abdruck seines Wesens, der Abglanz seiner Herrlichkeit gewesen ist. Albo Hebrajczyków 1 mówi nam, że był odbiciem chwały Jego. Der so vollkommen Gott den Vater dargestellt hat. Który w tak doskonały sposób pokazał Ojca. Trotzdem heißt es hier, das Haupt des Christus aber ist Gott. A jednak uczymy się w tym rozdziale, że głową Chrystusa jest Bóg. Aber das Kennzeichen von Christus war, dass er Gott vollkommen dargestellt hat in seinem Leben. Ale cechą Chrystusa była taką, że on w doskonały sposób pokazał Boga w swoim życiu. Und das müssen wir verstehen, denn später heißt es von dem Mann, dass er das Bild Gottes ist. I to musimy dobrze zrozumieć, bo później jest mowa o mężczyźnie, że jest on odbiciem Boga. Das heißt, diese Schöpfungsordnung Gottes dient auch dazu, dass bestimmte göttliche Personen dargestellt werden. Więc to stworzenie, ten porządek, który Bóg włożył w stworzenie, służy też ku temu, aby odzwierciedlić pewne boskie osobowości, które Bóg sam w sobie jest. Es ist die Aufgabe des Mannes, Christus darzustellen. Na przykład zadanie mężczyzny jest być odbiciem Chrystusa. Und dadurch kommen wir hier zu dem zweiten Punkt in der Reihe. I dlatego przechodzimy teraz do następnego aspektu tu w tej kolejności, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes, że Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Praktisch heißt das nichts anderes, als dass sich jeder Mann leiten lassen soll von diesem Christus in seinem Leben. Praktycznie to oznacza, że każdy mężczyzna powinien dać się kierować przez Chrystusa w całym swoim życiu. Es ist völlig klar, dass ungläubige Menschen das nicht tun können. Zupełnie jest to jasne, że niewierzący ludzie to nie czynią. Weil sie nicht den Geist Gottes besitzen. Bo nie posiadają Ducha Bożego. Aber das ist nicht die Schuld Gottes. Ale to nie jest winą Boga. Das ist die Schuld des Menschen, der nicht zu Gott kommt. To jest winą człowieka, który nie przychodzi do Boga. Aber nehmen wir das Wort für uns, die Gläubigen. Ale zastosujmy to słowo na nasze życie jako wierzący. Und wir merken, wir haben hier nicht nur, ich will mal sagen, Ermahnungen für Schwestern. I widzimy, że tu nie jest tylko mowa o pouczeniach, napomnieniach dotyczące sióstr. Also gar nicht so ein frauenfeindliches Kapitel, wie schon mal gesagt wird. Więc wcale ten rozdział nie jest taki wrogo usposobiony przeciwko niewiastom, jak ktoś to kiedyś powiedział. Sondern so eine große Verantwortung hier an uns Brüder. Ale jest to tak samo podkreślające odpowiedzialność nas braci. Ist Christus wirklich ganz praktisch dein und mein Haupt? Czy Chrystus całkiem praktycznie jest twoją i moją głową? Anders ausgedrückt, zu wem gehe ich mit den Fragen meines Lebens? Wyrażając to inaczej, do kogo idę z pytaniami mojego życia? Richte ich mich nach irgendwelchen Meinungen? Czy moje decyzje orientują się według jakiejś opinii ogólnie uznanej w dzisiejszym świecie? Frage ich irgendwelche Menschen, von denen ich weiß, dass sie so antworten, wie ich jetzt gerne hören möchte? Albo pytam takich ludzi docelowo, o których wiem, że dadzą mi taką odpowiedź, jaką chcę usłyszeć? Oder gehe ich wirklich zu Christus? Czy rzeczywiście idę z moimi pytaniami do Chrystusa? Lass mich lenken und leiten durch dieses mein Haupt. I pozwalam mu kierować mnie jako moją głowę. Was hat der Apostel Paulus? Co uczynił Paweł? Seid meine Nachahmer. Apostoł Paweł powiedział: bądźcie naśladowcami moimi. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, wie er sich leiten ließ durch dieses Haupt. I gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to wyraźnie zauważamy, jak on dał się kierować przez tą głowę jego niebie. Darum ist dieser Abschnitt auch für uns Männer so wichtig. I dlatego ten urywek tak ważny jest dla nas jako mężczyzn. Und dann endet diese Reihe damit, das Haupt der Frau aber der Mann. I ten porządek kończy się tym ostatnim stopniem, gdzie powiedziane jest, że głową niewiasty jest mężczyzna. Ich denke, mittlerweile verstehen wir, dass dieser Ausdruck nicht bedeutet, dass die Männer die Frauen unterdrücken oder knechten sollen. Myślę, że pomału dobrze rozumiemy, że tu nie jest mowa o tym, że mężczyźni mają poniżać niewiasty. Noch einmal, es geht nur um die Schöpfungsordnung Gottes, nicht um einen Qualitätsunterschied. Nie, to jest porządek Boży włożony w stworzenie, a nie jakieś stopniowanie według jakości albo wartości. Es geht praktisch gesehen um etwas Positives, um das Lenken und Leiten. Praktycznie Bóg nas tu uczy, jak dać się kierować w tym życiu przez tak. Das man natürlich vollkommen darstellen kann in der Ehe. A to w szczególny sposób oczywiście możemy wyrazić będąc małżeństwem. Sind wir uns als Ehemänner auch dieser Verantwortung bewusst? I czy my jako mężczyźni, mężowie, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności? Dass wir wirklich das Haupt in einem positiven Sinn sind. Że jesteśmy w pozytywnym znaczeniu głową. Dass wir lenken und leiten. Że mamy kierować i decydować. Die Verantwortung haben für die, sag mal, geistliche Speise in dem Haus, in dem wir uns befinden. Że jesteśmy odpowiedzialni za duchowy pokarm w domu, w którym się przebywamy. Dann wird im Endeffekt eine Ehe zum Segen sein. Bo tylko wtedy małżeństwo będzie ku błogosławieństwu. Wenn wir uns danach nicht richten, jeśli według tego nie będziemy się orientowali, dann kann das Ganze schnell in einer Katastrophe enden. To bardzo szybko coś takiego może skończyć się w katastrofie. Wir können froh sein, dass es noch die Gnade Gottes gibt, die uns hilft. Możemy być wdzięczni, że do dzisiaj istnieje łaska Boża, która pomaga nam. Denke, machen wir zuerst eine Pause. I teraz robimy przerwę. Okay. Is it okay? Nie działo to do tej konferencji. Następny jest blokada kredytowa. Zaraz demonstrujemy. Thank you.